Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Marcin Olkiewicz, IndyCage.pl. Znajdujemy się w gościnnych progach klubu Octopus w Lublinie na Nałęczowskiej 30. Jesteśmy na otwarciu tego klubu, no i na inaugurację macie Q&A ze świeżo upieczonym mistrzem kategorii półśredniej, Adrianem Bartosem Bartosińskim. Witam serdecznie. Witam. No mam to dla Ciebie będzie 120 pytań. Jestem gotowy. Rekordu nie ma, Janek miał 170 i Martin miał 170. To od razu Ci powiem, jak to wygląda. Janek zrobił to w godzinę, Martin w 3. Także w zależności od tego, jak już odpowiada. Będzie takie krótko tutaj, bo żebyśmy na seminarkę zdążyli. No właśnie, bo 16 seminarium. No to nie przedłużamy, zaczynamy od razu. W takim razie walka 3x3 bez zasad. Kogo dobrałbyś do swojego teamu? W drugim teamie jest Enganu, Tuivasa i Pawlowicz. Kto jest w drugim teamie? Enganu, Tuivasa i Pawlowicz. Kurwa, to przydałby się ktoś z ciężkiej. Dawida Popłoskiego bym wziął. On sadzał ciężkich czasami. I kogoś z klubu od nas jeszcze. Grubasa na roztrenowanie, on waży ze stówę. I bym miał skład. Czy basen i pływanie mają duży albo jakikolwiek udział w Twoich przygotowaniach do walk? Żaden. Ja jestem fanem sauny i jakby zimnych kąpieli, ale sam basen to nie. Kiedyś próbowałem się przyuczyć, chodziłem na jakieś lekcje, bo gdzieś czytałem, że w ogóle samo to nurkowanie i trzymanie tempa, pływanie. Ja miałem zawsze problem przy pływaniu, że ja nie umiałem oddychać, bo to oddychanie w wodzie jest bardzo ciężkie. To nie jest tak, że na jednym wdechu zrobić długość. Ja miałem z tym problem, że ja byłem w stanie pływać umiem, ale nie umiem pływać długo, bo się męczę po prostu, bo nie umiem oddychać. I byłem na 3 lekcjach i powiem tak, to jest bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie do nauczenia i jakoś zrezygnowałem, ale może kiedyś. Lubisz góry? Coś ciekawego w życiu zdobytego? Rysy albo jakieś inne Kilimandżaro? Max Malinowa Skała w Wiśle. Malinowa Skała, dobrze mówię. Możliwe, ja nie górę, to nie wiem. No to nie za wysoko. Jestem początkującym. Nie, dziękuję. Ale mówię, może gdzieś tam. O, w lipcu będziemy mieli Octopus Camp w górach. A no tak, w Zakopanym. I tam Robert ma nas poprowadzać trochę, więc to będą na pewno pierwszy taki mój poważny wypad w góry. O, to zapraszam u nas na stronie wszystkie informacje, jakby co a propos obozu, także od razu zareklamowaliśmy. Najtrudniejsza walka w karierze i ulubiony zawodnik z UFC. Nadal walczący. Najtrudniejsza walka w karierze? No, powiem tak. Odija. Każdy będzie. No właśnie, zaskoczę was. Nie. Moja pierwsza walka zawodowa. Znaczy ta, która rzekomo nie jest zawodowa. A, no okej. Okay. No to była najcięższa. Okay. Tam miałem split i. No i się namęczyłem. Pierwszy raz nie umiałem zrobić wagi wtedy. Ta walka jakoś wypadła mi z tydzień przed, że ją wziąłem. Ja nie umiałem zrobić wagi, się najadłem. Co ja to brałem? Co ciśnienie obniżaj. Furosemid. Furosemid to jest chyba też na, moczopędne na ciśnienie. No. Ale on jest głównie na ciśnienie, a skutkiem ubocznym jest to, że jest moczopędny. No ja wziąłem 3 tabletki, tu miałem ciśnienie, ja pamiętam drugiego dnia, jak ja wstawałem, żeby tam jechać się zważyć, to miałem ciśnienie, żeby nie skłamać, ale z 80 na 40. Z 80 na 50? To 80 powinno być z tyłu, a nie z przodu. No, to ja miałem że jak wstawałem z łóżka i to miałem wrażenie, że mi wyłącza prąd czasami, że jakby ja szedłem i nie miałem prądu, nie? To pamiętam, jak dziś jeszcze Patrycja mi prowadziła, żebym się ubrał, nie? No, tak się załatwiłem. No, walkę przeżyłem, ale to ciężko, to wspominam bardzo ciężko. Było grubo faktycznie. No, takie doświadczenie grube. 80 na 40 to... No. I ciśnienie z miesiąc potem mi dochodziło do siebie. Jak mierzyłem, to miałem tak, że miałem takie rozwahane to ciśnienie. No, ludzie z nadciśnieniem biorą pół tabletki. No tak. Ja zażarłem 3, żeby zrobić wagę, nie? No. Także no wiecie, jak to było. Grubo. No i ulubiony zawodnik z UFC nadal walczący. Nadal walczący. Kurde, powiedziałbym, gdzie spi, ale nie walczy. Kamaru Usman. Witam, mistrzu. Spini, grunt czy spławik? A dużo tych wędkarskich pytań jest w ogóle. Jakbym miał wybrać kategorię, łowię na wszystko. I lubię bardzo spinning i lubię feeder i czasami zdarza mi się na spławik, więc nie mam ulubionej metody. Spinning jest taki, że wymaga mniej przygotowania, bo spinning łowimy na przynęty jakby wabiki, woblery i blaszki, więc biorę wędkę i po rozłożeniu już mogę łowić, a na feeder to trzeba rozstawić sprzęt, zanętę, rozrobić, zanęcić, więc to już jest na cały dzień, ale jak mam tylko 2-3 godziny czasu, no to łowię na spinning. Kiedy pierwszy raz przyjąłeś bombę? Dużo tych pytań o sterydy jest. Mówimy o suplementacji. Kreatynę zacząłem brać pierwszy raz w 2017 roku. Wtedy pierwszy raz wziąłem... co ja wziąłem?
Jabłczan chyba. Jabłczan to się nazywało. Jabłczan kretyny, no jest, do dzisiaj, no. Jabłczan to się nazywa. Tak. Jabłczan. Tak. No, to pierwszy raz wziąłem i to działało. Pamiętam jak dziś. Byłem zadowolony. Tak, no chodziła taka teoria, że monohydrat podlewa wodą, a jabłczan nie, dlatego dużo osób nie, brało jabłczan. Nie, nie, to jest... w ogóle teraz to już przestawili się nawet, tak patrzę od dłuższego czasu, że monohydrat biorą ludzie tak. I go wiadomo, no, nie szaleć z dawkami po 15-20 gram, chociaż to też podobno wodę nie da się przekroczyć pewnego, może gdzieś 50, twój organizm tutaj tak wyrzuci to, co jest tak. Z nadwyżką, więc to chyba taki trochę mit, nie? Bartos Urwipołciu, za każdą walkę w KSW otrzymujesz 500 tysięcy złotych lub dostajesz się do UFC, co wybierasz? Za każdą walkę. A. Za każdą walkę, no ale kiedy do tego UFC? Jakbym teraz mógł iść do UFC? No, no masz do wyboru od razu. No to poszedłem teraz do UFC. Okay. Bartosz pasi brzuchu, czy wygrasz z Jarem w papier, kamień, nożyce do jednego punktu? Z Jarem, którym chyba z moim MMA, tak mi się tak wydaje. Dobrze gra? A nie wiem, to... Ja też dobrze gram, bo z moją wife zawsze jak coś jest do zrobienia i nam się nie chce, to wygrałem w papier, nożyce i zawsze prawie wygrywam. Także jestem wprawiony. Jakie prace podejmowałeś? Przed MMA czy przed KSW? Kurczę. Pracowałem na słuchawce pierwsze pół roku. Pamiętam, pierwsza moja praca. Pracowałem na magazynie, nawet na kilku. I pracowałem w Holandii trochę. Też na magazynie. Mhm. Jak walczyć z podnieceniem podczas BJJ? Jak walczyć z podnieceniem? No nie wiem, nie mam takich problemów. Ciężko mi powiedzieć. Boże, mam niski testosteron. Czy to prawda, że odrzuciłeś kontrakt UFC, bo trzeba do nich latać samolotem? Ktoś się ze mnie śmiał, to jest dobra zwała, że mówią, koleżka do mnie mówi, bo ja przerażony jestem latem samolotem, jak byłem po listopadzie na Dominikanie, to tam ja walczyłem o życie. Ja w żadnej walce nie walczyłem o życie, tam walczyłem przez 12 godzin o życie. No to powiem wam, że koleżka do mnie mówi, ty, a jak ktoś poszedł do tego UFC, to mówi, że będą musieli robić ci galę w Polsce, albo tam, gdzie ty już samolotem, jak ty polecisz do Stanów? W Polsce to rzadko. A ja mówię, tak, kurwa, nie wiem, też się zastanawiam. Ciężka sprawa generalnie. No jakoś będę musiał coś na spanie wtedy brać. Dlaczego mówisz, że wygrany z Grzeby Choi jest kolejnym pretendentem, skoro Igor Michaliszyn jest od nich lepszy? Boisz się go? Wiesz co, ja nie mówię... Nie, może mówiłem pretendentem, że jest, oni są, no bo tak powiedział Wojsław w wywiadzie, nie? Mhm. Jakby to ja nie ustalam i to jest obojętne, z kim ja zawalczę. No nie, no jest mi to obojętne, no bo z Andrzejem się już biłem, to szczerze nie potrzeba mi ta walka. Choi jedynie tyle, że jest bardziej medialny. I przegrał z Arturem. Nie przegrał z Arturem, więc powiem ci tak, szczerze, jest mi to obojętne. Może dla mnie nawet Parnas przyjdzie do 7-7. No, taka walka by mi się na przykład podobała, bo wiem, że 6-6 mu już nie pasuje, więc jakby chciał po 7-7, to zapraszam. A widziałem, że w wywiadzie mówił chyba po gali Wojsław, że... Coś zasugerował takiego. No powiedział, tak, że tak. Chyba nawet dla was mówił, tak, in the cage. Tak. Chyba z Kubą miał wywiad. Tak, tak. I mówił, że powiedział, cytuję, żeby Igor musi zrobić jeszcze jedną walkę, a żeby dostał, a tam eliminator jest gotowy, no bo po coś te rankingi są. Igor jest mocnym zawodnikiem, ale faktycznie jak mamy iść tym tokiem, no to Artur, okej, okay, miał dwie walki, ale pokonał gościa z rankingu. Christian nie był w rankingu. Mhm. I wcześniej... Amirzajew no też go nie było w rankingu, było, no. Więc kurczę, no to już zależy od federacji, mi to jest obojętne. Dla mnie to chodzi o to, żeby miał fajne medialne walki i żeby był głośny. Na tym mi zależy. Bartosz wyrewolwerowany rewolwerowcu, kiedy walka z Ochocinco? Nie pytał Ochocinco. To jest? To jest znany, on komentuje wszystko na YouTubie, wszystkie wywiady, wie. Wszystkie live'y. Kurde, no wiem, nagrywa piosenki, różne takie. Nie wiem, ale to nie wiem, to jest moim hejterem? Nie, on właśnie jest takim trollem, ale nie, taki nie obraża nikogo. On chyba tak, taki śmieszny, tak, no. Tak, tak, tak. No nie wiem, jak przyjedzie do mnie, to możemy zrobić. O, bardzo mi się podobało, kto to zrobił, spotkanie z hejterem? No Karmowski robił kiedyś, nie, Michał. Akop kiedyś robił. Nie, zrobił to niedawno, kurde, z Odmirka, no jak on się nazywa, Wampir. Pasternak. Kurwa, wziąłeś to? Nie. No to on spotkał się z gościem, przyjechał jego hejter i zrobił z nim sparingi. A i nagrali to? No. Znaczy, nie pytam co, no bo nie domyślam, zabił, ale... Nie zabił go, zlał go, ale tak
bił go jak początkującego, że nie za mocno. Okay. I ten chłop sam powiedział przed, że już nigdy nikogo nie obrazi, bo nie wiedział, że to jest takie męczące, nie? Także taka lekcja pokory, ale naprawdę no, Michał klasa, że nie chciał go zlać, tylko chciał mu pokazać, jak to wygląda. I przyjechał ten gość i powiem, naprawdę zajebisty odcinek, polecam, podobało mi się. No bo Michał Karmowski to tam poszedł na grubo, tam był sąd, prace społeczne i tak go docisnął go do spodu, że tak powiem. Tego chłopa? No, i nagrał jeszcze z nim wideo, obok, razem z nim nagrali wideo a już jakim, po tym... A, to był z jakimś takim gówniarzem, tak? Coś było, bo tam po żonie, po córce, no, tam wiesz, grubo no, wleciał, no i znalazł go. Są takie te jarzęby śmieszne na Twitterach, sam bym ich powystrzelał, jakbym mógł. Wiesz co, okej, okay, niech mnie obrażają mnie, ale wiesz, jak wyobrażanie rodziny już... Nie, to grubo. Takie, wiesz, mogą mnie obrazić, jestem słabym zawodnikiem, mogą, mają do tego prawo, bo dla nich mogę być słaby, no ale tam czasami lecą takie te, że... przesada ciężka. Zdecydowanie się zgadzam. Bartosz Słodziaku, czy twoja szczęka nie wygląda jak szczęka Stuleja, epizodycznej postaci z Blok Ekipy? Co to znaczy? Kurde, no to jest jakaś postać z Blok Ekipy. Taki, a i chodzi to, pewnie o moje te, coś, że podobno szczękę. No generalnie dlatego jestem nie do znakotowania. Ja się śmieję, bo mam żuchwę mocną. Moskito. Czy śledzisz uniwersum szkolnej 17? A co to jest jeszcze to raz? Jest, ja już się dowiedziałem, bo to pytanie zawsze jest na Q&A. To jest Kononowicz, ten drugi Major? Coś ja to widziałem, ale nie patrzę. To jest najbardziej dziwna rzecz, jaką kurde odpaliłem na YouTubie. To jest tak. Bartosz Kotku, z którą ringer LKSW masz najlepszy kontakt i w przeszłości na mniejszych galach któraś próbowała rozkojarzyć cię przed walką z twoimi wdziękami? Kurczę, czy mam dobry kontakt z którym, wiesz co, wiem, że bardzo mi kibicuje ze względu na program i widziałem w wywiadach Casey i Weronika? No jest Weronika jakaś. Weronika i Casey, no to one właśnie tak, widziałem, że nawet serduszka sam jak chodziłem pokazać przed kamerą, także to, ale to tak bardziej sympatia chyba z programu jeszcze. Nie pytam ile, tylko po co bierzesz sterydy w tak młodym wieku? Ja już jestem stary. 27 lat. Siema Bartosz, pytanie, kto jest największym lujem w Oktopusie? Oczywiście oprócz twojej skromnej osoby. Czy kozakiem, domyślam, że to jest synonim kozaka. Bardzo mocny jest Dawid Pepuski. Undisputed Undefeated 00. To jest kolejny Undefeated zaraz po mnie w klubie. No tak. Także Dawid jest bardzo mocny, no Paweł jest ogólnie bardzo mocny, no ale Paweł no to jakby już jest znany, bije się ze 100 lat. Paweł jakby w UFC to jest ciekawostka. Ja śmiałem się ostatnio z niego, mówię, zobacz. No 12 lat miał. Ja mówię, nie, to ja się z niego śmieję. I mówię, ty jak ty zabyłeś UFC, to ja dopiero zaczynałem trenować. Tak? No. O kurde. To on był UFC, a mówię, a teraz cię leję. No. Zabawne, co? Ale zobacz, ludzie nie zwrócili uwagi a propos kariery Pudziana. Wiesz, że Krzysiek Jotko zaczął pierwszą walkę zawodową 3 lata po debiucie Pudziana? 3 lata po debiucie Pudziana. W 12 roku. Ja pierdzielę. Grubo, co? A wydaje się, że tam jest weteran UFC, że walczy tyle Pudzian lat. Pudzian trenuje od początku MMA, można powiedzieć. No ale zobacz, no dzisiaj to tak, a kiedy miałeś debiut zawodowy? W 2017 roku, no, w listopadzie. O. No. No później to już, o Jezu, to już tam Bobem Sapem rzucał. To już Mariusz miał z 30 walk zawodowych. O, to się tak wydaje, nie, ale... Pudzian ma z 30 walk, łącznie. No ma, dużo, ma, no trochę. No mówię, 30... czas leciał. Wiesz, ja w ogóle pamiętam, że to w ogóle bomby, kurde, było, jak on zawalczył z tym Neymanem, to ja pamiętam, to oglądałem na otwartym Polsacie. Ja już trenowałem MMA, ale pamiętam, jakie to zrobiło wow w ogóle wtedy. Ile to ludzi, ja pamiętam, my trenowaliśmy w Rawie. To była mała sekcja, mały klub, a ja pamiętam, że my mieliśmy na grupie jednej, nie uwierzycie, miasto 18-19 tysięcy ludzi, my mieliśmy na jednej grupie MMA po 45 osób. Po tej walce? I to takich chłopaków na moim poziomie, bo ja pamiętam, ja wtedy już 2-3 lata jeździłem na Sido Ligi i pamiętam, że były takie 2 lata właśnie, jak to był boom na MMA, że były 3-4 grupy i na każdej było tyle ludzi, że sobie nie zdajecie sprawy, nie? I taki poziom był naprawdę, że myślę, że dużo chłopaków, co by trenowali do tej pory tak jak ja, to było dużo dobrych zawodników. No ale wiadomo jak to jest. Zostałem tylko ja niestety stamtąd. Tak to jest, tylko jeden w końcu. No tak jest. Gdybyś miał zacząć jeszcze raz od zera treningi MMA, który ze swoich wcześniej popełnionych błędów starałby się wyeliminować lub nie powielić? Z treningów MMA? Mhm. Największym błędem moim zdaniem to jest, to ja to nazywam amatorką, no to jest brak w ogóle jakichkolwiek mobilizacji, rozciągania i ja generalnie do 2018 albo 2019, chyba w 2018 przeprowadziłem się do Łodzi
to powiem wam, że tak, z fizjoprawie nie korzystałem bardzo mało. Tak ja tu przyszedłem, to ja pamiętam, byłem na takim etapie, że byłem tak pospinany i ponaciągany, że miałem problem z trzymaniem gardy. I to jest autentyczna historia. Jak pamiętam, chłop dotknął moich pleców, tak, to mówi, ty, jak ty w ogóle, kurwa, funkcjonujesz? Ja mówię, no nie wiem, non stop moje plecy. A ja miałem taką fazę, że ja cały czas dźwigałem ciężary. Ja cały czas robiłem siłę, kurwa, 4 lata, 5, ja robiłem tylko siłę. Powiem wam więcej. Dlatego mam takie nogi, bo ja to jest też zabawna historia, muszę powiedzieć. Ja myślałem, jak tam zaczynałem trenować, ja byłem generalnie bardzo szczupłym chłopakiem, ja ważyłem, jak pamiętam, zaczynałem trenować, to ja ważyłem 65-70 kilo. Ja pamiętam, że ja robiłem martwy ciąg i siady na jednym treningu, bo ja myślałem, że martwy ciąg to są plecy. Trochę tak, ale no nie generalnie. Martwy to są dwójki, tutaj, no. Tył. No to masz tylko tylnią taśmę, no to tak, robiłem siady przód i tył. No i ja myślałem, no, że robię plecy i to. I dlatego miałem taką dysproporcję, że ja mam takie giry, chyba metr w łudzie, jak ja robiłem na każdym treningu nogi, siły, na każdym. I tak robiłem co 3-4 lata. No. O. I tak mi nogi się przerosły, że nie mogę spodni kupić. Ja to powiem ci, że tak turystycznie trenuję nogi, bo ja parę przysiadów zrobię, same rosną. Tak, do 60, tak 63-64 miałem w łudzie, czy nie da nosić spodni, da się kupić spodni jeszcze. No to ja nie wiem, ile teraz to jeszcze mniej ważę, ale ja potrafiłem ważyć 93-97 kilo. I targałem te ciężary, no to wiesz, ja chyba maks miałem na siat 190-195 na siat, nie? No, to ważyłem z 95 kilo, tylko wtedy piłem się 8,4, nie? No, no grubo. Czy nie czujesz, że w KSW obecnej kategorii wagowej nie ma rywala nawet o zbliżonych umiejętnościach i się marnujesz walcząc tam? Wiesz co, zawsze będę tak uważał, bo wiesz, uważam się za najlepszego, więc zawsze to będę uważał, bo ja nie mam coś takiego ambicji, że chcę rywalizować z kimś na równi, tylko chcę wygrywać walki taką znaczną przewagą i ja tam wchodzę po to. Ja nie wychodzę bić się 3 rundy i dać piękną wojnę, tylko wychodzę zdeklasować każdego i wiesz, i no i takie coś mnie interesuje, o. I przez to też nie tracę potem czasu na te piękne wojny i ja nie wrócę za pół roku, tylko ja za tydzień jestem na sali i z każdej walki na walkę wy widzicie co innego u mnie. Wiesz, kiedyś wszyscy się śmiali, że nie jestem strikerem. Ja dalej nie uważam się za strikera. Ale no kotu jest strikerów. A ja uważam się za grapplera i zapaśnika, więc ten czas, który bym poświęcił po tej pięknej wojnie na rekonwalescencję, to ja poświęcam go na to, żeby się rozwijać, bo kiedy mamy czas, żeby się rozwijać? My się nie rozwijamy przed walką. Przed walką to 8 tygodni, to mamy fokus na to, co mamy zrobić do tej walki. Czyli przede wszystkim wzmocnienie fizyczne, przygotowanie kondycyjne i zrobienie sparingów pod danego rywala. Ale ja nie nauczę się nagle robić omoplaty jakieś tam, czy tarikoplaty, czy czegoś innego w tych przygotowaniach, bo wiem, że tego nie zrobię, bo to nie jest czas na uczenie się tego. Robię to, co umiem, ewentualnie to, czego muszę uniknąć u danego rywala. Jeśli będzie mańkutem, no to będę robił to. Jeśli jest normalny, będę robił to. Jeśli kopię, będę robił to. Więc czas po walce to jest czas na naukę i rozwój i wtedy nie mamy takiego ciśnienia i to wszystko łatwiej przychodzi, więc ja cieszę się, że te walki tak kończę, bo mogę z każdej kolejnej walki coś nowego wam pokazać. Czy to prawda, że poziom Pudziana był za wysoki i dlatego nie został w twoim klubie? Tak. Czy potencjalna walka z Michaliszynem byłaby największym testem w twojej karierze? Wiesz co? Wydaje się, że trochę tych testów miałem. Wydaje mi się, że co walkę już chcą mnie testować. Ja się śmieję, mówię, może w końcu ja będę kogoś testował, bo na razie co walkę. Piąta walka w KSW i za każdym razem to jestem testowany. Oczywiście z żartem. Wiesz co, powiem ci tak, już tyle tych najtrudniejszych walk w karierze miałem mieć, że te moje najtrudniejsze walki skończyły się razem łącznie w 3 rundy. Więc wiesz, co mi chodzi. I to miały być najtrudniejsze walki, więc ja powiem ci, każdy patrzy, gdzie ja byłem. Rok temu, półtora roku temu, 2 lata temu. Ale nikt sobie nie zdaje sprawy, że ja za pół roku do kolejnej walki będę już innym zawodnikiem, bo jestem tak sfokusowany na rozwój, że jak cofniecie sobie wszystkie moje walki po kolei, to nigdy nie zobaczycie starego Bartosa z kolejnej walki. Ja powiedziałem, jak szykowałem się na tą walkę i się śmiałem do Dawida, to tak też trochę przekładał, ale się śmiałem. Mówię, ty, jak oni oglądają mnie z Kaszubowskim, to weź mi napisz, żeby nie tracili czasu na to. Wiesz, o co chodzi? No bo rozumiem. O to mi chodzi, że to mogę wam powiedzieć, że w kolejnej walce to naprawdę już nie oglądajcie walki ze Szczepanikiem z Kaszubowskim. Mogę tylko tyle powiedzieć moim następnym rywalom.
Ile zostało walk na kontrakcie? Nie żałujesz, że umowa z KSW obecnie mocno ogranicza twoją karierę i rozwój, bo uniemożliwia przejście do mocniejszych organizacji? Wiesz, no na pewno ogranicza, ale też co by nie powiedzieć, może gdyby nie, znaczy na pewno, gdyby nie te walki w KSW i gdyby nie moje bycie w KSW, też moja kariera by tak nie wyglądała, wiesz, to można gdybać, a może bym był w UFC, a może będę dopiero w UFC, a może nie miałbym takich walk, a wiesz o co chodzi, a może biłbym się kurwa w Fenie albo na Babilonie, to wiesz, jakby nie było, fajne walki stoczyłem w KSW, które mi dużo dały i które dobrze się potoczyły dla mnie. W innych organizacjach nie miałbym tych walk. Nie wygrałbym z Andrzejem, nie wygrałbym z Michałem Michalskim, takimi nazwiskami, które mi coś dużo dały. Nie wygrałbym z Arturem, wiesz o co chodzi? Mm. No może biłby się z kimś innym, nie wiadomo jakby to było, nie? A może bym obijał szósty raz na Fenie brazylijskiego króla nokautu, nie? No tak. No i... Jakbyś miał 36 lat, to można byłoby się nad tym zastanawiać, ale w tym przypadku... Mam to... czas na to jeszcze, wiesz, jak mam Paweł być... Pawlak przyszedł za szybko do UFC, Damian Grabowski poszedł za późno, trzeba znaleźć taki dobry moment. Gamery, no myślę, że trzy dychy to jest odpowiedni pik. No Mateusz dla... wybrał chyba jeden Mateusz i drugi Mateusz, wybrali chyba najlepszy moment. No bo to jest, powiem ci tak, pik u zawodnika, wiadomo w jakiej kategorii, ale no w tych kategoriach półśrednia, średnia, lekka, no to trzeba zobaczyć, że mistrzowie tam mają po 34, Usman ile miał, 35, 36? Coś takiego, no. Edwards ile ma, 34? No, no wszyscy koło tego wieku się wiesz, kręcą, taki 20-letni no, zobacz, że w tej 7-7-8-4 to zazwyczaj już ponad trzy dychy grubo, nie? Także no mówię, no jest ten czas, żeby tam pójść, gdzieś ten pik widać w formie fizycznej, nie jesteśmy piłkarzami, że przy 30 no będziemy tak kończyć karierę, tylko wydaje mi się, że taki ten pik mentalności, fizyczności u zawodnika to jest 30 w górę, nie? Mm. Wiadomo, jak dobrze się prowadzić, nie masz kontuzji, no bo wiesz, nie masz szczęścia w karierze i przy 30, to jakbyś miał 32, to już nie, kontuzje nie pozwolą ci kontynuować kariery na takim poziomie, jakbyś chciał, bo to ja też mówię, że ma trzeba mieć bardzo dużo szczęścia. Ja uważam, że naprawdę mam dużo szczęścia, z tymi kontuzjami szczególnie, że mi się nie przydarzają, bo mówię, znam bardzo dobrych zawodników, co zawsze coś, co trening, co to, ale mnie to też nauczyło i przede wszystkim Dawid mnie nauczył tego trenowania mądrzej i jakby trenowania i słuchania organizmu, bo mówię, ja też miałem jazdę, żeby trenować się, zajechać i mówię do Dawida, że ja myślałem kiedyś, że przygotowania dla mnie to są wtedy, jak w piątek nie mam siły wstać z łóżka, to ja myślałem, że jestem w przygotowaniach i nie jestem w stanie zrobić sparingów. A teraz ja zrobię w poniedziałek 5x5, w środę 5x5, w piątek 5x5. Okej, jestem zmęczony, ale ja robię 5x5 w piątek w zajebistym tempie. A nie tak, że ja idę na sparingi za kary i już kurwa jestem dead, nie? Więc no mówię, trzeba słuchać siebie, nie? Zdecydowanie, no. Czy miałeś jakieś kompleksy przez swój wzrost? Jesteś bardzo niski jak na 7,7. Czy był kiedyś plan na lekką? No to opowiem teraz zabawną historię, że nie jestem niski, bo byłem wyższy o centymetr od Artura, 2 centymetry wyższy od Kaszubowskiego, wyższy jestem od Soldicza. Ktoś jest w 7,7, poczekaj. No Andrzej Grzebyk wyższy. Andrzej Grzebyk był wyższy. Od Michała byłem wyższy o centymetr chyba też, albo ten sam wzrost. No, w sumie bo tak. Nie wiem czemu, ja mam ogólnie ja mam 181 wzrostu. Ale na przykład Artur miał 180, a jak ja stałem przy nim, też czułem się niższy. Tylko wszystko przez to, że ja chodzę posturalnie mam problem, że chodzę bardzo pozamykany i przez to ja wyglądam na niskiego i jeszcze takiego krępiaka. Ale generalnie polecam sprawdzić moje topology i moich rywali. I w KSW wyższy był ode mnie tylko Andrzej na 5 walk. Mm. 7-7. No nie? Może tak być. No. Ja wiem, że brzmi to zabawnie, nikt mi w to nie uwierzy. Bo ja się kłócę z Dawidem na stop, bo nikt mi nie wierzy, że mam 181. Ja mówię, ty, mierzą mi co walkę. No tak, na 181, nie? Gdzie Artur miał centymetr mniej, a jak ja stałem tak z nim, to mówię, ty, wydaje mi się, że jestem niższy. Ale widzisz, gdzieś tam moja postura nie oddaje jakby mojego wzrostu, nie? No to jest zadanie dla widzów, sprawdźcie. Tak, to polecam, żeby... W top 15 tak. UFC ilu ma więcej niż 181? 181. No jest wiadomo, Edson Barboza, który był w piórkowej, mamy 185 chyba, nie? No ale i są... To, ten są, Kendall Grove, wiadomo. Są, ale generalnie, tak jak w 84 mogłem powiedzieć, że byłem niski, to tu wydaje mi się, że 181 to jest taki normalny wzrost na 177. No. Dobra, mamy. Czy miałeś... A, to już było. Ile potrzebowałbyś czasu, żeby zejść z bomby, by podpisać kontrakt z UFC? Nie takie... z tą bombą. Nie wiem, o co chodzi z tą bombą. Możecie mi wytłumaczyć. To jeszcze jest... W niedalekiej przyszłości miałeś przez pewne specyfiki problemy z wątrobą, czy one już są za tobą? No miałem, ale to nie przez specyfiki. Właśnie, o, jak już pytacie, to też w sumie to już za mną, to opowiem też historię zabawną. Nie biłem się półtora roku po programie. W cały program miałem problemy.
takie dosyć ciężkie. Na przykład problemy przede wszystkim kondycyjne. Taki zmęczony chodziłem całe dnie i nie mogłem jeść za bardzo, bo było non-stop mi niedobrze. No i generalnie no to sprawa była bardzo ciekawa, bo przez półtora roku nie mogli mi nic zdiagnozować. Ja się jeździłem po lekarzach, już tam było grubo. Ja naprawdę jeździłem po klinikach, ja to pamiętam, tragedia była. Poprawy nie było, ja sobie trenowałem cały czas, ale no nie mogłem trenować tak, jakbym chciał. Nie mogłem trenować za mocno, bo źle się czułem, nie mogłem wziąć walki, no bo wiedziałem, że nie będę w stanie się przygotować tak, jakbym chciał. Także w programie to miałem i jeszcze miałem, to pamiętam, z Padilą to na pewno miałem. Jeszcze miałem te problemy z Michałem i dopiero przed walką z Andrzejem mi to zdiagnozowali. Bo jeszcze z Michałem, jak się biłem, to nie miałem tego zdiagnozowanego do końca. Ja dopiero leki wziąłem w styczniu 2022. No i okazało się, że mam jakąś chorobę autoimmunologiczną, nie? No i musiałem brać leki, biorę do tej pory, ja biorę cały czas leki immunopresyjne, żeby jakby hamowały tą moją chorobę, wygasiły ją, nie? No ale nie mogę, muszę brać leki. No, no kurczę. No to też mało osób wie. Ja pamiętam, jak dzisiaj jeździłem do lekarzy, to też się śmiali, żebym odstawił to, co biorę. Ja pamiętam to, jak dzisiaj, ja mówię, ale ja nic nie biorę. No i oni mówią, nie ma możliwości. I pamiętam, jak dziś pojechałem do tego lekarza, zrobili mi biopsję wątroby, czyli wbijają ci taką igłę w wątrobę, pobierają, no bo same badania już nic nie dawały, bo oni widzieli, że... No próby wątrobowe to za mało pewnie, no. O kurwa, ja miałem markery rakowe, ja miałem już wszystkie badania, jakie możliwe. Ja już byłem ze 3 razy w szpitalu, leżałem po tydzień, nie mogli mi zbadać i oni mówią, no nie jesteśmy pewni, no musimy zrobić biopsję. Ja mówię, kurwa, wolę tej biopsji nie robić. No i dopiero jak zrobili biopsję, to jakby to się potwierdziło, nie? Wzięli ten kawałek, zobaczyli sobie, no i to się potwierdziło. To ja pamiętam, 1,5 roku z tym walczyłem. No i takie diagnozy już były też nieciekawe, też taki trochę chodziłem podłamany. No ale już tak mi się to ogarnęło, że no dużo co ma choroba o tym, gdzieś na Hashimoto różności, no, ja mam akurat taką i niestety muszę sobie tam z nią żyć i radzić. No tak jest, to niestety prawda, dlatego trzeba się badać. Co sądzisz o wypowiedzi Pudziana, w której postawił na równi swoje odklepanie po paru ciosach z Mamedem do odklepania Mameda trójkąta nogami w walce z Narkunem? Ogólnie no to jakby ja to widziałem i... No to są dwie różne sytuacje, no. Poddanie odklepujesz, ale no nie wiem, ja rzadko widziałem zawodnika, który klepał ciosy, no nie wiem, nie znam zawodnika, co klepał ciosy. Bo Mariusz podał, bo to ja wiem, o co ci chodzi, bo generalnie jest, wiesz, MMA twardziele, to nie odklepujemy ciosów, to nie honorowe czy coś tam, bo się każdy kojarzy, wiadomo, z którym gladiatorem z Częstochowy. On dał to porównanie, ale to było głupie. No porównanie było fatalne, tylko jakby ja nie chcę go, nie to, że chcę go bronić, tylko kontynuacją było to, że zaoszczędzenie zdrowia. I teraz pytanie, czy przeciągnięcie duszenia jest bardziej niebezpieczne w dłuższej perspektywie dla zdrowia, czy zebranie 4-5 ciosów więcej? Ono jest bardziej niebezpieczne. No może. Wiesz co, powiedzmy sobie szczerze. Pokrętna logika, Mariusza, ale... Że te ciosy były na gardę. No to druga. Ja powiem wam tak, ja widziałem potężne Grand and Pound, potężne, gdzie ludziom czaszki wbijało i nie klepali ciosów. A to były ciosy 3 na rękawice, które nie zrobiły rysy na twarzy, więc to też trzeba sobie odpowiedzieć, bo co innego być pod gościem, dostawać łokcie ciężkie na ryj i zdemolować, jak nie wiem, Roberto zdemolował. Z kogo on tak łokciami rozwalił z góry? No nie Borysa? Borysa. No to jest Grand Dead Pound. To było Grand Dead Pound. To nie było Grand Dead Pound. Więc wiesz, o co mi chodzi, że w UFC duszenia też klepie bardzo mało świrów. No tak. Bisping, GSP, to ja powiem do tej pory, bo ja jestem fanem GSP. No Mir sobie dał rękę złamać. Nie, Gejra sobie dał rękę. Wiesz, o co chodzi? Oni nie klepią poddań, bo to są świry, no wiesz. No ale to są już tacy prawdziwi wojownicy, że wiesz, no oni w klatce, kurwa, no są w stanie oddać wszystko. Ja wiem, że czasami jest ta kalkulacja, no. Są takie dźwignie, że no balachę czy na przykład skrętówkę, no lepiej to gdzieś odpuścić niż być wykluczony na 1,5 roku, 2 albo mieć jakieś powikłania. No ale duszenie akurat to no, też duszenie, jest no, takie, tak, że instynktownie może klepniesz, ale no w walce jakbym był, to wydaje mi się, że też bym nie klepał, bym liczył, że może zrozumie coś. Ale wiesz, jak nie jesteś w walce, to ciężko też ludziom to zrozumieć, bo na treningu ja bym odklepał normalnie, ale no tam walczysz no jako życie, nazwijmy to, jako życie. Jeśli jesteś takim prawdziwym zawodnikiem. No. Tak, nie, no ja się jeszcze zgadzam, tak, to jest tamta sytuacja. Zobacz była... UFC jak spływają często. Oni nie klepią dużo, tam naprawdę... Zobacz Oliveira, taki czarny pasek klepa jak szalony klepał. Z Machaczewem. No, to prawda. Spanikowany był to, trochę. Bo to też często są takie poddania, na przykład, nie wiem, na przykład duszeń za pleców często nie klepią, ale zauważyłem, że trójkąt rękoma gilotynę, klepią częściej, bo mi się wydaje, jestem pewien, gilotyna jest bardzo klaustrofobiczna.
Bo sama gilotyna, nie dość, że dusisz, to twoja głowa jest tak schowana, tak zamknięta, że samo to jest nieprzyjemne, dusi cię i na przykład ja czuję się tam nieprzyjemnie. A duszenie zza pleców nie jest takie klaustrofobiczne, no bo teoretycznie cię dusi, ale masz jakby, wydaje ci się, że możesz oddychać, wydaje ci się, no tak, tylko ci się wydaje. Więc ogólnie sam gdzieś wpadałem w takie poddania dziwne, których nie klepałem, bo na przykład nie dusiły mnie, ale było mi tam tak niekomfortowo i tak nieprzyjemnie, że mówię, ty, no muszę stąd spierdalać, bo mówię, no jest mi źle, po prostu, klaustrofobicznie dusiło mnie samo, to mnie przytłaczało, że leży mi na twarzy i jest źle już, nie? Dlatego na przykład śmiałem się troszkę ze Stosicza z Defrisem, ale w takim zmęczeniu, jak on był, on się na nim położył, jestem w stanie to zrozumieć, że mógł to klepnąć. No, to już jest taki, to już jest taki paniczny atak, bo on się położył mu na twarzy, nie? I ja mówię, jestem w stanie to zrozumieć, bo gdzieś na takim mega zmęczeniu tego doświadczyłem i jest coś takiego. Jest coś takiego, taka panika. No możliwe. No nie, no to jest, znaczy nie, no, akurat przykład Mariusza był no zły, no bo porównał zupełnie inne odklepanie, to nie ma co gadać. Tylko to się zastanawiałem a propos tego zdrowia, że w zasadzie przy duszeniu za pleców, no to odpłyniesz, no ale to w zasadzie nie szkodzi zdrowiu. No ale tutaj jak faktycznie on dostawał, nie dostawał ciosu na twarz, to nie było tak, że był odcięty i nie, był masakrowany. Nie, to była połówka masakrowana, no, tylko jakby to było takie, racja. Też, że oddał pozycję, zasłonił się i jakby wiesz, no nie wsadzał mu tam tych ciosów, no. No nic, no tak wyszło. Jak wyszło, to już kwestia Mariusza. Jak wygląda dieta w okresie przygotowawczym i poza nim? Bardziej węglowodanów, czy może bardziej tłuszcze? Pozdrawiam. Wiesz co, ja ogólnie jestem na wysokich węglach. W przygotowaniach teraz to chyba jadłem 550-600 gram węgli. Makro mówię, nie? To jest dużo. Dużo, no. 3700 kalorii. Białka to jem jakieś 150 gram. I tłuszczy też około 120-150, także ja ogólnie jadę na wysokich węglach. To pierwsze to, co jeszcze? A jeszcze jakby się śmieją się, że wiesz, że mam jakieś te wypryski, to właśnie też od tych węgli moich wysokich, bo generalnie no to jest za dużo trochę węgli, no ale w MMA musisz, słuchaj, nie ma paliwa, to nie pojedziesz. No nikt mi nie powie, że na keto zrobisz formę w MMA, tam potrzebujesz paliwa, to jest tak energetyczny i wysokoenergetyczny sport potrzebujący, że no musisz jeść te węgle, wiesz o co chodzi. No, to nie... Krzyśka Stoszyńskiego, on jest ciągle na tłuszcz białko, on prawie w ogóle węgle to tam trzyma tylko tak... Wiesz co, ale okej, okay, ale ciągle... on już nie trenuje na takim poziomie. No, pewnie, jeśli no. Krzysiek by przyszedł na wysokotłuszczowym i zrobił 2 tygodnie takich treningów sparingowych w okresie przygotowawczym, to chciałbym go zobaczyć, jak się będzie czuł. Jak wstaje rano i jak wygląda. Bo nie wierzę, że jego regeneracja byłaby tak wysoka, że on po 5 piątkach rano, zadaniówkach, zapaśnięciach wstałby rano i byłby fresh. Nie wierzę w to. Nie, to chyba jest taki tryb emeryta fizyczny. Na takim trybie możesz sobie, wiesz, lekko się poruszać, pójść zrobić jakieś 2 treningi w tygodniu, pobiegać, coś sobie porobić lekko. Okej, okay, pewnie samopoczucie też jest spoko, bo organizm się przestawia na to, potrzebuje na to czasu. Ale no nie wierzę w to, że... Chociaż słyszałem, że Diaz tak chyba tam też jest na tych wysokotłuszczowych. Nie, on jest na wegach chyba. Ale no są tacy zawodnicy, ale no to 1 na 100, a nie 100 na 1, nie? No to zdecydowanie. Kto byłby dla ciebie ciężkim przeciwnikiem w obronie pasa? Wiesz co, ja ciężkim, ja uważał, że ciężkim byłby Roberto i jakby liczyłem na niego. No to może skomentujmy od razu, co się stało w nocy. A, no powiem ci, nie obejrzałem, obejrzałem gdzieś taki jakby urywki. No i co? Chyba widziałem, że prowadził walkę, nie? No pierwszy urnę chyba tak. Ja widziałem już tylko moment ten skończony, te 3 knockdowny. No pięknie go tym łokciem zgasił. Powiem wam, akcja zajebista. Widać, że ten jego przeciwnik wyszedł z... Wiedział, co robić. Ten łokieć już był 3 razy tam śmigał. I ja myślę, że w końcu ktoś usiadł, obejrzał porządnie te walki Roberto. I mówię, to nie jest przypadek, że Roberto bije bardzo mocno, ale bije bardzo widocznie. Bo zobaczcie, moment, w którym on go złapał łokciem, to Roberto podbródek to był naładowany, leciał stąd, z mańkuta. A on w tym momencie wsadził taki króciutki łokieć. Dlaczego? Bo Roberto sam wchodził z ciosem. Ten łokieć nie był zamachnięty, on był króciutki. Ten łokieć ruszył tyle. On taki to wyglądał bardziej jakby się naziął, niż go dostał nawet. Dlaczego? Bo Roberto ładuje ciosy i idzie pełnym skrętem. Tak naprawdę to Roberto wszedł praktycznie na ten łokieć. Tam był większy pęd Roberto niż włożenie intencji łokcia. No i generalnie Roberto ma niesamowity cios. To trzeba przyznać, że bije bardzo mocno i nie wiem, czy widziałem zawodnika w tej kategorii, który bije tak mocno, ale bije też bardzo obszernie i widocznie i
I wiesz, zabijał gości, nie ma co gadać, ale na przykład nie ma też mega celownika na szczękę, tylko on celuje na przykład, no nie wiem, Mamedowi, zgasił go tu, tylko dlatego, że ma bardzo mocny cios. Ale tak nie widziałem, żeby on jakoś celował po szczęce, czasami te ciosy były lżejsze, zmiany tempa, tam każdy cios jest na urwanie głowy. Tak z Borerem była ta walka z tym Viniciusem, o Jezu. Dokładnie. Tam szukał cały czas nokautu. Tam każdy cios jest na urwanie głowy, wchodzą mu te nokauty, nie ma co gadać, ale wydaje mi się, że w końcu ktoś zrozumiał, jak z nim walczyć i że jego każdy cios jest na urwanie głowy. Tam nie ma zmiany temp, nie ma ten. I no, gość świetnie to wyczuł i świetnie to zrobił. Jest bardzo mocnym zawodnikiem Roberto. Jak trafia, to zabija. Ale wydaje mi się, że nie wystarczy to włanie, żeby w każdy cios wkładać 100% siły. Hmm. No zobaczymy, jak to się potoczy, bo no powiem ci tak, chichot losu trochę, bo wybrał One i on się bije z zawodnikiem, którego, no umówmy się, nikt nie zna. Pewnie 99% osób nie jest 15, w stanie... 15-7 ten rekord miał chłop, ale podobno mocny ten gość. No, po trzy porażki, teraz trzecie zwycięstwo po trzech porażkach. Walki gdzieś ktoś mi to podsyłał i właśnie mówił, że ogólnie, że dobrze, ten gdzieś walki oglądał mój koleżka i mi podesłał i mówi, że nie mocny ten gość, ten przeciwnik Roberto, nie? Ja nie obejrzałem, ale powiedział mi, że mocny. Także widzicie, no byłem w szoku, myślałem, że nie byłem... Nie byłem... Znaczy wiesz, okazało się też, że Roberto jest śmiertelnikiem zwykłym. Bo była no tak. Legenda, że jest Bogiem i jest nie do usadzenia. Wiesz, o co chodzi? No tak. Okazuje się jednak, że jest. Więc to też... I w ogóle też śmieszy mnie to, jak już jesteśmy przy tym temacie, wszedłem sobie w komentarze, czytam i mówię tak. Roberto w KSW kochany. Najkochańszy zawodnik, no tak. Najlepszy zawodnik w KSW. Ty, patrzę po tej walce teraz, dzisiaj i mówię, ty, ja nie widziałem jednego dobrego komentarza. No ja. Na Roxach, na tym, to jest... Niesamowite, gość, który zrobił tyle roboty, dawał tak zajebiste walki, przegrał jedną walkę, gdzie naprawdę on tą walkę prowadził, ale to jest MMA i tu nie ma co gadać głupot, to powiem ci, zjedli go tam. Ja jestem pod wrażeniem, jaki to jest, los jest przewrotny. No widzisz, no Michała Aleksiczuka już do Fedo wysyłają i z powrotem do Nawilanów. Roberto już, a do Roberta najgłupszy komentarz, jaki przeczytałem, to jest to, że no powiedzmy, może teraz poznacie pewnie nazwisko szerszej publiczności, Sebastian Kadestam, tak się nazywa rywal, Szwed, zweryfikował dwie kategorie wagowe w KSW. To był mój ulubiony komentarz. Powiem ci tak, no i zobacz, i zweryfikował, bo wygrał tym ciosem, a że Roberto tu wszystkich niszczył. No coś w tym jest, no ale zobacz, no Drikus przegrał z Roberto i to sromotnie drugą walkę, a napierdala go i zaraz jeszcze tego Whittakera nastuka, no i co oni powiedzą na to? A Robert go w drugiej rundzie, prawie w tej drugiej walce, to jak oglądam tą walkę, to go zabił. No. Nie miał nic do powiedzenia, więc wiesz, o co chodzi. No. Pik formy u zawodników jest tak różny, że Duplessis teraz może być trzy klasy wyżej niż rok temu na tej walce z tym. To jest... Każdy zawodnik rozwija się inaczej. Jeden w 3 lata będzie stał w miejscu, a Duplessis zobaczy, gdzie jest teraz. I teraz pewnie walczą z Robertem. Myślę, że byłoby ta walka w ogóle do jednej bramki, na przykład w stronę Duplessisa, nie? A może by się okazało, że znowu wygrałby Roberto, bo mu stylistycznie nie leży. Wiesz, to można gdybać, ale mówię, gadanie tych ludzi, że... Nie, no to... Chociaż no Roberto czyścił, no nie ma co gadać, nie było na niego gościa na tamten moment. I ja sam jakby pamiętam, że no, jak biłem się z Andrzejem, to po walce z Andrzejem się też mi... Śmieją się, że ja się bałem Seldicza. To ja po prostu jako zawodnik... Ja wiedziałem, że na ten moment, gdzie biłem się z Andrzejem i wygrałem, ja nie byłem jeszcze gotowy na walkę z Soldiczem. I ja nie wstydziłem się o tym mówić. Ja mówiłem, wolę zrobić sobie jeszcze jedną walkę, no bo co to jest za wstyd? Wiedziałem, że nie jestem gotowy, wolałem zrobić jeszcze jedną walkę, jak ją wygram, to i tak to mi nie ucieknie, i tak będę musiał z nim zawalczyć. No i przyszedł moment, że po kolejnej wygranej mogłem z nim zawalczyć, no i my walkę klepnęliśmy, no i jakby Roberto odszedł, więc wiesz. No i gadanie teraz takie, że ja się bałem Solicza. Jak nie byłem gotowy na tą walkę, to mówiłem o tym wprost. Jak byłem gotowy, też mówiłem o tym wprost i tyle. No. Każdy ma różne etapy w karierze, wiesz, ja byłem po serii zwycięstw, czułem się już pewnie, czułem się gotowy, że jestem w stanie z nim rywalizować i tyle. Jak twoim zdaniem wyglądałaby walka z Tomaszem Ranowskim, gdyby do niej doszło? Czy żałujesz, że do tej walki nie doszło w programie Tylko Jeden? Wiesz co, nie, ja na ten moment nie żałuję, bo wiem, że ta walka się odbędzie. Myślę, że prędzej czy później. I ja śmiałem się do Tomka, mówię, no i dobrze, że nie byliśmy w tym programie, bo tam byśmy nic nie zarobili, a zobaczcie, że w tej walce pierdolniemy grubą kasę, bo zrobimy. Bo tam, słuchaj, jakiej kategorii nie było, czy w catchweightie, czy coś, to ta walka i tak się sprzeda i tak. No tak. Bo już ludzie czekają na nią 3 lata. I do tej pory, jakbyś zrobił ankietę, jaką walkę, która się nie odbyła, najbardziej by chciał zrobić, to jestem pewien, że tą walkę.
Były takie ankiety gdzieś. Mhm. Była jeszcze jedna walka taka, poczekaj, która się nie odbyła, Mamet z kimś. Ale generalnie ludzie są nagrzani na tą walkę. No Mamet, czekaj, Mamet z Drwalem, to był taki, ta walka była od 2004 roku składana. Tak? No, to wiesz, zupełnie potem ludziom przeszło już, ale to było składane. Ale no to wiesz, 3 lata minęło od programu, a jak odpalisz komentarze po mojej walce, ale bym zobaczył walkę z Tomkiem, odpalisz po walce Tomka, ale bym zobaczył walkę z Adrianem, wiesz, jakby cały czas to gdzieś się przeplata, więc mówię, jeszcze może na tym zarobimy kasę kiedyś. Co sądzisz o WWE i czy kiedyś oglądałeś wrestling? Oglądałem, ale nie oglądam. Jak dowiedziałem się, że to jest udawane? No ja mam to samo. Jeszcze obejrzałem film Zapaśnik z chirurgiem. Jakieś to wierzyłem, że myślałem, że to jest prawdziwe. Każdy chyba wierzył. Byłem małolatem, ale potem mi to przeszło. Ale pamiętam, jak moi koledzy się jarali. Ja mówię, kurwa, jak dowiedziałem się, że to jest udawane, to już... Mówię, co to jest do oglądania? No ja mam to dokładnie tak samo. Przychodzi do ciebie nabity sianem szejk arabski, składa ci dwie oferty. Musisz wybrać jedną z nich, nie interesują cię żadne zobowiązania kontraktowe i tak dalej, on to wszystko pokryje. Oferty brzmią następująco. Walka o Mistrzostwo Świata w boksie z Canelo Alvarezem za 10 milionów dolarów, title shot z Edwardsem za darmo. Najwyższy laur w swoim sporcie czy gruba kasa w pokrewnej dyscyplinie? Nie no, title shot z Edwardsem. Tam bym miał szansę jeszcze wygrać. No tak. W sumie to raczej w boksie, to bym nie miał, ty, raczej miał ciężko. Ty, no większe szanse bym miał z Edwardsem w tym MMA niż mnie. Kurde, niby tak, ale powiem ci, jakbym wygrał z Edwardsem, to już i tak bym był w tym UFC. No tak, to no to już bym sobie zarobił, jakoś dałbym sobie radę. Czy karasie jedzą gówno i czy to prawda, że nęcisz Suma pęczakiem? Wiesz co, to jest z tego, jest taki, kurde, to polecam obejrzeć 20-30 minut, fanatyk wędkarstwa i to jest fanatyk wędkarstwa. A, okej. Okay. No nie nęcę Suma pęczakiem, Suma się nęci wątróbką. Czy zawalczyłbyś na gołe pięści? Nie ma szans, powiem wam, że... Rockhold się szybko wyleczył. O, to jest w ogóle najlepszy przykład, a powiem wam tak, chociaż w ogóle to jest fenomen, że on tam poszedł, ja nie wiem, kto mu prowadzi tą karierę. Najgłupszy pomysł. Gość bez szczęki. Do Majka Perego jeszcze. Lekko stójkowo nieskoordynowany, bo on jest takim, znaczy, no to jest dobrym strikerem, ale on nie jest strikerem. Ale ma szczękę słabo strasznie, no i ma tak jak Wolverine poszedł. Ma tak słabą samo. Szczenę i on poszedł się napitalać na te gołe pięści, jak Janek ma rękawice, mama prawie mu urwał głowę, a on poszedł bić się na gołe pięści i to jest niesamowite. No i Bisping go tam przecież jeszcze też machnął. A Bisping go zgarnął, no. Jeszcze ktoś go zgarnął. No siadał. I to takie ciężkie nokauty, to nie były takie nokauty, że wiesz, to powiem wam, że ja byłem na Gromcie u naszego kolegi ze Zgierza, kurczę, Pawła Wersinina. Bił się na Gromcie Scarface? Scarface, to wiem, to czekaj. To z nim się Sebastian Skirmański. No taka zajebista walka i byłem, i to obejrzałem z bliska. I powiem wam tak, to jeszcze jak tą walkę mi się oglądało w miarę, to potem bił się Parobiec z Balboa. To już nie wiem, możliwe. I powiem wam tak, ja patrzyłem na to z bliska i mi się już nie chciało tego oglądać. Masz tak? No, no powiem wam, nie widziałem że na żywo, gdzie zawodnik MMA powinien lubić przemoc, to powiem wam, że... To mi się już nie chciało tego oglądać. To już tak źle wyglądało, jak patrzyłem na tego Parobca, to mówię, ja pierdolę, niech to ktoś przerwie. Tam już karty też nie było, nie? To trwało z 4 rundy, twarz to miał tak połamaną, ręce połamane. No powiem wam, głupota, jak nie wiem, jak dowiedziałem się, jakie zarabiałem pieniądze, to sądzę, że nie starczy im większości nawet na te operacje i na robienie rąk po walce. No to jest głupota największa. Tam złamanie ręki to jest 90% w walce. Nie da się tam nie złamać ręki. Nie da się nie złamać ręki. Tak, coś w tym jest. No nie no, mi się podobają te, ostatnio sobie nadrobiłem też Bernacle Fighting Championship, to w Stanach, to w okrągłym ringu, ci, którzy pierwsi byli. Prowadził Perez z Rockholdem właśnie tam się bił ostatnio. To, tam i Mendes z Alvarezem ostatnio też się bił. A tam to jest Page się bije chyba, nie? Page się bije, Rachel Ostowicz, no tam mają przerwy dłuższe, nie, większe. Powiem wam, że może i ludzi to ten, czasami są te walki tak mniej brutalne, biją się i to fajnie wygląda, ale czasami tam jest rzeźnia, mówię, jak oglądałem tą rzeźnię, to powiem wam szczerze, no mi się to oglądało to słabo. Jeszcze byłem blisko, więc nie wyglądało to za ciekawie. Czy zawalczyłbyś z wielkim bad boyem Załęckim, czy strach przed nim by ci na to nie pozwolił? Zawalczyłbym. Nawet kurwa, nawet za free. Ona do niego jest długa kolejka, zdaje się, taka już byłby piąty chyba, czy któryś tam w kolejce, no. Słuchaj, nie pcham się, ale tylko jak pytają, to bym zawalczył chętnie, no. Czy zaczniesz streamować na Twitchu CS-a, może wspólne streamy z Bartkiem Gładkowiczem?
Zacznę, przygotowałem już moje stanowisko, miałem się po walce tym zająć bardziej, ale jakoś powiem wam szczerze, że jeszcze po walce nie zdążyłem odpalić nawet tak kompa, żeby pograć, ale już sobie tam przygotowałem stanowisko, wszystko pogarniałem, biureczko sobie nowe gamingowe kupiłem, także jestem przygotowany. Muszę jakiś tam content jeszcze tylko wymyślić, żeby to jakby widzów zaciekawiło. Musisz z Parisem Platynowym pogadać, on tam ma dobry... pogadam może z Paszą, może tam on też odpala bo czasami tak. For fun, to może tam zagra ze mną jakiś kiedyś meczek, żeby jakby to u mnie ruszyło. Jerzy Janowicz chyba też grał, czym się myli, czy coś... Kto? Jerzy Janowicz, tenisista. A myszki rozwalą. Ty, no i powiem ci, że na pewno coś będę myślał w tym kierunku, bo mówię, lubię sobie pograć, a mówię, jakby tam ludzie chętnie to oglądali, to czemu nie? Czy oglądasz Dawida Jaspera i co o nim sądzisz? Nie wiem, kto to jest. Czy masz na tyle mocne uderzenie, że uśpiłbyś uśpiłbyś Pawła bombę szybciej niż Tarzan i Ferrari? Nie do końca wiem, o co chodzi. Wiesz chyba. Co, trzymam bombę? No nie Paweł. Wiem, no. Wydaje mi się, że nie mam, ale jakoś trafiam tak, że padają. Wiesz co, nie wiem. Czemu nie lubisz Grzebyka? No to widać uszczypliwości, gdy tylko pada jego temat. Nie, dlaczego? Nie, no wiesz, Andrzej jakby jest specyficznym gościem i o, i tyle. Czy podejrzewali lekarze, co podejrzewali lekarze, gdy miałeś silne problemy kondycyjne przed KSW? No to jest, o, właśnie ten temat, okay. Bo ja mówiłem okay. O tym kiedyś i to jest ten temat, nie? Co miałem te problemy, nawet nie kondycyjne, ale takie po prostu, kondycyjne to przy tym, ale zmęczeniowe, że wiesz, że ja nie byłem w stanie jakby funkcjonować, że ja miałem takie śpiączki w ciągu dnia, że czasami miałem problem autem jechać. Takie mnie dopadały no zjazd, taki wiesz, brak energii, nie? A to przy chorobach autoimmunologicznych jest bardzo częste. I ja miałem tak, że wiesz, że ja wracałem z treningu, nie jakiegoś mega ciężkiego, ja wiesz, musiałem iść spać na 3 godziny. Bo nie byłem w stanie funkcjonować, nie? Bo miałem takie śpiączki, że no nie byłem w stanie nic robić, nie? Ja taki byłem przemęczony, pamiętam. No to przerypane. Czy jesteś karany? Coś tam było, ale aktualnie jestem czysty. Czy należysz do grona tak zwanych prawilniaków polskiego MMA, czy podałbyś rękę Oświecińskiemu lub Chmielewskiemu? Wiesz co, prawilniaków to duże słowo, ale jak chłopaki tam mają coś ze sobą jakąś przeszłość, to chyba raczej nie. Co sądzisz o trenerze Mirku i czy poszedłbyś do niego, gdybyś musiał zmienić team? Nie poszedłbym. A co sądzisz o nim? Wiesz, może jest niezłym trenerem, jakby takim starym, ale jakby już jestem... Na tyle w MMA, że wiem, że w MMA potrzebna jest świeżość i otwarta głowa, a nie techniki robione sprzed 30 lat. Jaki jest twój ulubiony hit YouTube'a? Ostatnio sięgnąłeś po Wspaniały to był rok oraz Niebezpieczne przejęzyczenie. Czy jest jeszcze coś, do czego często wracasz? Może jesteś kaskaderem i robisz w Hollywoodzie? Niebezpieczne... przejęzyczenia bywają bardzo niebezpieczne. To jest bardzo zabawne. Często to przytaczam. Co sądzisz o freakach? Śledzisz to? Lubisz to? Czy wiedziałbyś tam w jakiejś roli? Może trenera, zawodnika, reportera? We freakach? Powiem ci, trenerem takiego freaka mógłbym być. Jakiegoś normalnego, bo takiego wiesz, jakiegoś... normalnego freaka. Jarzębia to bym nie wziął, no ale wiesz, no takich freaków typu, no nie wiem, Pasza, Biceps, taki, wiesz, którzy gdzieś tam byli sportowcami i są normalnymi gośćmi. Paru takich jest niedużo w tej branży, ale jest takich paru gości, to bardzo chętnie, ale takich... Czubków to raczej nie. Raczej bym nie przepalił tego. Skoro nie masz sportu bazowego, zaczyna się od MMA, to skąd takie zamiłowanie zapaśnicze? Mój tata był zapaśnikiem. I jakby coś tam mi zawsze od małego pokazywał. Ja sam żałuję w ogóle, ja do tej pory mówię do Dawidowi, mówię, kurde, szkoda, że tych zapasów nie trenowałem, bo u nas nie było w Rawie, mój tata mieszkał w Warszawie, jak trenował zapasy. I mi właśnie szkoda było, ja zawsze mówiłem, kurde, że ja bardzo lubiłem zapasy i w ogóle miałem fazę, że pewnie jakbym trenował zapasy od małego, no to trenowałem zapasy tak, że może kto wie, gdzieś tam bym w tych zapasach coś osiągnął, ale z drugiej strony, że może to i dobrze, bo w zapasach nie ma kasy, a to jest też ciężki sport, bardzo ciężki i dużo poświęcenia, te wyjazdy, to wszystko i jak widać, to naprawdę trzeba się napierdzielić na pudło, na igrzyskach, na igrzyskach, a z tego nie ma za wiele. Także z jednej strony może dobrze, że poszedłem w to MMA, ale mówię, na pewno troszkę żałuję, bo mówię, bardzo, bardzo lubię zapasy. Kiedy Bartos Junior zostanie powołany na świat? Nie planuję, ja mówię, na razie to ja muszę sobie sam ze sobą tu poradzić.
Także wiesz, ja generalnie lubię mieć tak wszystko pod linijkę ustawione i wiesz, ja 23, 22, 30 to ja muszę spać, 8 budzik, ja muszę spać 9 godzin. Jak jestem niewyspany, to jestem wkurzony, wiesz, może spałem 7, a nie 9, już będę mniej zregenerowany. Powiem wam tak, to nie dla mnie na razie niestety, bo mówię, no jakby jestem tak sfokusowany na ten profesjonalizm związany z matą, że no, że dziecko to byłby problem. Widziałem, że jesteś wędkarzem, a czy w twoim gronie zainteresowań była jakaś akwarystyka? Jeśli tak, to co trzymałeś na jakim litrażu? Nie, tylko wędkarstwo. Czy myślisz, że dasz radę bez soku w UFC? No jak teraz daję radę, to w UFC chyba też dam radę. Najlepszy przed walką nie uprawiasz aktów miłosnych z żoną, ręką lub Pawlakiem? To jest zabawne. Tak, nie uprawiam. Z Pawlakiem nigdy, a z żoną też. Mam taki celibacik z dwa tygodnie zawsze. Z żoną też nigdy? Dlatego jak wychodzę do klatki... A testowałeś tak i odwrotnie? I czy to efekt nie, zawsze robiłem tak. A, okej. Okay. No tak, działa, to tutaj działa. Można pokomiować. No, ja myślę, że coś w tym jest jednak. Może być. Czemu widać po tobie taką dominację siłową nad innymi zawodnikami? Czy zawsze miałeś takie predyspozycje? Czy może kiedyś robiłeś dużo siły i to utrzymujesz? No mówię, wiesz co... Zawsze byłem fizyczniejszy niż nawet jak ważyłem, pamiętam, 70 kilo i robiłem z ludźmi w tej kategorii, to zawsze gdzieś byłem troszeczkę fizyczniejszy. A potem jeszcze jakby zacząłem robić tą siłę, pierwszą siłę jak robiłem, to rozpisał mi to jakiś dwuboista w Rawie taki. I on mi to rozpisał, pokazał mi mniej więcej, pamiętam jak dziś on mi to rozpisał, powiedział, tu sobie będziesz robił tak drabinkami, tu masz zeszyt, będziesz sobie progresował, będziesz sobie zwiększał procenty, zrobiłem maksy i pamiętam, i on mi pokazał mniej więcej jak robić ćwiczenia, znaczy zobaczył jak robię, mówi, dobra, to sobie krzywdy nie zrobisz, to możesz robić, bo jakbym odpierdzielał na sile takie, to... No tak. No i już wiedziałem technicznie mniej więcej jak to robić i robiłem sobie tą siłę sam zawsze i tak robiłem ze 4 lata. Kaleką został. Dobra baza. No nie, to ja miałem, pamiętam taką fazę, że naprawdę ja ze 4 lata robiłem siłę, ta moja siła nie jest, że nie wzięła się znikąd, tylko jak pamiętam jeszcze z 7 lat temu, 6, to ja miałem taką fazę, że cały czas robiłem siłę, tylko siłę, nie? Jeśli miałbyś spojrzeć na to, co poza MMA wychodzi ci dobrze, to czy gdyby nie sport, mógłbyś z tego żyć? Jaki zawód byś podjął, gdyby dziś zniknął sport? O kurde, ciężka sprawa. Myślałem o tym ostatnio i nie umiem sobie odpowiedzieć na to. No, też mnie ktoś pytał i musiałbym się zastanowić dłużej, ale na tą chwilę, no to mówię, nie widzę nic innego poza MMA. Czemu Octopus nie połączy sił z Zenitem Bandla? No wiesz, no u nas są w Łodzi dwie strony niestety. U nas jest bardziej prowidzewska, tam jest UKS po drugiej stronie, więc tak, no nie po drodze tutaj jest wszystkim. No, ale mówię, ja tam znam się z chłopakami z Zenitu i mówię, i z Cooperami, i Wilku jest moim trenerem przecież. Z Marcinem też trenowałem kiedyś. Także mówię, szkoda, że taki jest podział w Łodzi, bo myślę, że gdyby było na przykład jak w takiej Warszawie i byśmy mogli z chłopakami spokojnie trenować, to byśmy mieli naprawdę, już mamy bandę, myślę, że jedną z lepszych w Polsce, a myślę, że moglibyśmy być naprawdę takim klubem na topie ciężkim, jakby nie było takiego podziału, nie? Bo to u nas dużo psuje, to też moim zdaniem. Niestety, szkoda. Panie Adrianie, jak to możliwe, że widział pan zwycięstwo Usmana w ostatniej walce z Edwardsem? No właśnie, nie wiem, myślałem, że presja wygrywa. nie wiem, nie mam pojęcia, po prostu może ja byłem też sfokusowany na to, że jestem fanem Usmana i po prostu oglądałem tą walkę nieobiektywnie, jak walkę kolegów, ale no ja nie wiem, no ja widziałem wygraną naprawdę Usmana i ja stałem na tym, jak był werdykt, no mówię, no dobra, wygrał. A oni jednogłośnie Edwards i mówię, kurwa, mówię, nie znam się na punktacji jednak. No, naprawdę. Bartosz, czy planujesz wrócić do Rawy po karierze, czy Łódź jest twoim miejscem na stałe? Wiesz co, chyba na stałe. Tym bardziej, że teraz robią obwodnicę taką szybką, że będę miał przejazd od Tomaszowa tamtej strony, to będę do Rawy jeździł 35 minut. No, także na pewno stanę na stałe. Teraz tak mam z godzinkę, ale wiem, że tą obwodnicę mają skończyć, także chyba na stałe już zostanę w Łodzi. To w sumie ciekawe pytanie. KSW kontraktuje Bandla. Jak widziałbyś się w walce z nim? Wiem, że kiedyś razem trenowaliście. Mistrz Brave. W sumie tej samej kategorii, tak kurczę, naprawdę. No wiesz, walka ogólnie fajna, ale myślę, że no nie zawalczylibyśmy z Marcinem, bo jakby, ja wam powiem szczerze, że jak ja zaczynałem trenować, nie biłem się zawodowo, to jeździłem do Marcina z moim trenerem na zapasy razem robiłem z Marcinem. To był 2015 albo 16 rok, to ja miałem dopiero starty na Almie, to jeździłem na parter do Bandela, jeździłem na zapasy, tam do właśnie
O, Paweł Wersienin, co bije się na gołe pięści, to był nasz trener od zapasów, to jest zapaśnik ze Zgierza. I często robimy z Marcinem w parze, więc jakby nie było, jakąś cegiełkę on na początku mojej kariery dołożył do rozwoju, więc no myślę, że raczej nie chcielibyśmy się ze sobą bić, bo się lubimy i mówię, myślę, że też coś tam mu mogę zawdzięczać jakby w początku mojej kariery, bo on już był po UFC, on już był, wiesz, daleko, a ja dopiero zaczynałem gdzieś tam się bić amatorsko, jak zaczynałem z nim trenować, więc dla mnie to był w ogóle wow, że ja mogę sobie porobić z takim gościem w parze na przykład, nie? Co sądzisz o wysokości bonusów KSW? No, jest to zabawna sytuacja, bo patrzyłem, że wczoraj w łanie dostali bonusy, to tam rozdają 50 tysięcy dolków też jest. Tak jak w UFC, tak? No, i tam rozdają te bonusy, tam dużo tych bonusów podobno było. Nie, że jakieś 3 czy coś więcej. Ja to widziałem jakąś grafikę dzisiaj screen z wypłatami, ale ja domniemam, że to jakiś fake jest, bo tam wyszło z tego screena, że Roberto dostał 35 tysięcy dolarów, co było to mało realne, bo na pewno UFC dało lepszą ofertę. Że 35 tysięcy dolarów dostał w łanie? Tak, a Dimitrius niby 200, także coś mi tu nie gra. Powiem wam tak. Tyle to on mógł dostać za założenie może tych spodenek Riboka, czy nie wiem co tam mają. Nie, no właśnie. No, gdzie Roberto, to ja myślę... Nie, no. No nie, nie, nie. Powiem wam nie, tak, nie. Jak oni przebili ofertę KSW, gdzie on tu miał takie pieniądze za walkę z Mohamedem, to tam jest grubo. Ja słyszałem o tej ofercie o kilkaset tysięcy dolarów za debiut. Tak. I to za jedną walkę. I to tak nie kilkaset, za kilkaset. Nie 200. Nie. No właśnie, więcej. No to słyszeliśmy to samo w takim więcej, razie. Więc... Więcej, dużo więcej. No to mi się nie zgadza, więc musiał być fake jakiś. Witam, kiedy UFC? Nie, na razie jestem w KSW. Kto byłby groźniejszym przeciwnikiem? Tomek Romanowski czy Roberto Soldic? I czego byś się obawiał w starciu z wyżej wymienionymi? Wiesz co, jeśli będziemy klasyfikować niebezpieczniejszym, byłby Roberto, ze względu na mocny cios, który może zabić. A niewygodnym myślę, że... Kurczę, że obaj są niewygodni, obaj są mocni. Kurde, oni są w ogóle inni. No zupełnie. Są majkutami, są bokserami, ale to jest, ten styl jest tak inny. Dwóch majkutów, dwóch bokserów, ale jakbyś postawił ich obok siebie, to są w ogóle inni goście, nie? A Tomek jest gościem, który bazuje na kombinacjach, a Roberto na power punchu, takim kurwa jednym mocnym ciosie. A Tomek bije dobrze kombinacje, dobrze wywiera presję, dosyć nieźle ma robić defensywne zapasy. Roberto zresztą też ma niezłe, no ale w ogóle gabarytowo inni, o innych warunkach, ciężko powiedzieć. Czy rozważasz wyjazd do zagranicznych klubów jak ATT i ITP? Tak. Najlepszy w historii zawodnik kategorii półśredniej? W historii KSW? Ogólnie. W historii UFC też. No to na to by chodzi. 7-7. GSP. Adrianie, czy jeździ do jakichś innych klubów sparować? Wiesz co, teraz miałem generalnie mało, ale teraz miałem taki okres, że akurat do nas przyjeżdżają. Tak nam się trafia. Że no tak, był u nas Łukasz Siwiec i ten i przyjeżdżali tacy, co akurat ich potrzebowałem i to jest spoko, że jakby już jesteśmy taką marką, że ja nie muszę jechać, bo nie mam swoich partnerów, tylko do nas przyjeżdżają ludzie. To już coś o czym świadczy. Prawda. Opowiedz, z kim lubisz najbardziej sparować w swoim klubie i z kim na wyjazdach? Z kim lubię sparować w klubie? Z Dawidem, bo my zawsze robimy najmocniejsze rundy. Znaczy takie najmocniejsze, że się z Jafikiem się tak nie grzeje jak z trenerkiem. A na wyjazdach? A po sobie buzi dajemy. No, ale no, to trzeba się... A na wyjazdach? Kurde, nie wiem. Nie, jak mam powiedzieć szczerze, najmocniej z kim się biję, także mocne ciosy, no to z Dawidem. Czy odwiedzasz Akademię Sportu Walki Wilanów? Nie, nigdy nie byłem. To było opinie o Mirosławie Okińskim, to już było, i o jego synach, Adamie i Aleksandrze. Nie znam. Adrianie, jaka jest twoja odskocznia po treningach? Czytasz książki lub wyprowadzasz psy jak Pasternak, czy może pasjonujesz się czymś innym? Łowię ryby i gram w CS-a. W KSW szybka robota z Michalskim, Grzybykiem, Szczepaniakiem, a największe ciężary z Padillo. Dlaczego? Ciężar debiutu, czy Hiszpan taki dobry? Biorąc pod uwagę, że stał największy opór, to czy widziałbyś go jeszcze w KSW? Byli zawodnicy, którzy w debiucie pokazali się gorzej, szansę dostali, a Hiszpan przepadł. Wiesz co, to sama walka z nim, no to wiele czynników się złożyło. Myślę, że przede wszystkim, no co, no jak nie masz prądu, to z pustego to jest salomon nie naleje, a ja od drugiej już
siadłem kondycyjnie, więc tak naprawdę w ogóle, że ja tam w tej trzeciej jeszcze się ocknąłem i byłem w stanie przeważyć tą szalę niewiele na swoją stronę, to też dużo szczęścia i wiesz, musiałem już z serducha jechać, bo tam prądu to nie było. Także to mówię, no ja powiedziałem Dawidowi, mówię, Dawid, śmieją się spadili, ale mówię, jeszcze nie jednego strajkera zgrzeje w takie zło. No ale nie było okazji go przetestować, szkoda. Ale bardziej też uważam, że to był mój słaby występ, brak w ogóle, no brak kondycji, nie ma co się oszukiwać. Ja byłem przygotowany, wiesz, umiejętności, nikt mi nie zabrał umiejętności, ale jak mi zabrało drugiej rundy kondycję, to co mogłem zrobić z tymi umiejętnościami, jak ja nie miałem siły. Więc jak nie masz siły, to czego byś nie miał w arsenale, nie jesteś w stanie zrobić. Adrianie, jaki jest wymiar ochronny Okonia? Okonia? Ale pytanie, ty, poczekaj. Ty, ja wiem, że jak Okoń nie miał wymiaru ochronnego, teraz mogło się coś zmienić, więc wydaje mi się, że 20 centymetrów? Szczupak ma 50. Nie ma odpowiedzi, więc wiesz. Wydaje mi się, że 20, ale jeszcze pamiętam, jak wcześniej łowiłem, że 2-3 lata temu, gdzieś patrzę w karcie, no to nie miał okresu, tylko podejrzewam, że dlatego, że nie miał, no to brali wszystko i teraz jest. Może tak być. Adrianie, czy angaż do UFC to jedno z twoich największych sportowych marzeń lub wyzwań? 15 centymetrów. O, myślę, że pas UFC, sam angaż to jeszcze nic wielkiego, bo już było paru zawodników, którzy się tam dostali i wiesz, to jakbym miał się cieszyć, że dostałem się do UFC. No wiesz, no fajnie. Ale no to jest, tylko dostałem się tam, to jeszcze nic tam nie zrobiłem, więc samo dostanie się tam to nie jest aż taki mega wyczynem, jest coś tam zrobić w ogóle. Adrianie, jakie relacje łączą cię z Mariuszem Pudzianowskim? Po jednej z gal KSW, na której walczyliście na jednej rozpisce, Mariusz wtrącił się do wywiadu, mówiąc, że pamięta, jak nosił cię na rękach, a teraz walczyliście na jednej karcie. Wiesz co, no zna się z moim tatą z jakichś młodzieńczych lat i wiesz, tam po prostu znamy się. Okej. Dobra. Czy jesteś za testami antydopingowymi w KSW i czy wziąłbyś udział w takowych, jeżeli w najbliższym czasie byłyby wymagane? No jasne, że tak. Jakie bierzesz suplementy, konkrety? Nie firmy, ale chyba chodzi o po prostu. Kurczę, no nie ma tego jakoś mega dużo. Kiedyś miałem taką fazę, że wiesz, że kurde, jadłem po 30 tabletek na śniadanie samo, że tu witamina B, B12, B6, ashwagandy. No kurde, już aż powiem ci, że stwierdziłem i mówię, zminimalizowałem to, bo jednak po czasie okazało się, że dużo jakby tych suplementów wyklucza siebie nawzajem i jakby wchłanialność przez to jest tak mała, że tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy wziąłeś ten suplement, czy nie. A jakby nie było, obciążasz tabletką żołądek i wiesz co, i powiem ci, że zminimalizowałem to do jakichś witamin z grupy B, jakieś multiwitaminy, co tam jeszcze, betalanina, kreatyna, białko, takie najprostsze. Powiem wam, że już nie ma to znaczenia. Tym bardziej ja robię wlewy, kroplówki raz w tygodniu, więc tak naprawdę uzupełniam to wszystko, te moje niedobory wlewami niż suplami, nie? Jakie ostatnio masz hobby? No, wędkarstwo. Ulubiona technika BJJ i kiedy dostanę twoją koszulkę? Ulubiona technika BJJ? Kurde, mam ze dwie. Skrętówka, gilotyna, trójkąt rękoma. Z kim masz najmocniejsze lub miałeś sparingi w życiu? Zawidam chyba. Dlaczego na wywiadach tak ironicznie się wypowiadasz? Ironicznie? No nie wiem, taki jestem. Wyobraź sobie, że jesteś niezależnym ekspertem MMA i oceniasz mocne i słabe strony zawodników w walce Bartosiński-Pawlak. Jaki mógłby być scenariusz takiej walki? No Pawlak kopie tylko fronty, to myślę, że albo bym go znokautował, albo przewrócił pod to. Podrywasz jakieś foczki na te słodkie uszka? No nie, niestety. Ty, chociaż kalafiory są teraz w modzie, także ty, może teraz jak wchodzę gdzieś, to każdy patrzy, no aż teraz mi się tu zrobił kalafior taki ciężki i teraz ten, jak gdzieś wchodzę, to od razu patrzę na uszy. No, pan MMA trenuje, mówię, no. Ale to już nieźli, to już znają się. Gdzie w rankingu swojej wagi widzisz się w UFC na ten moment? Czy to top 10, top 15, pozdro Łajdaków? Jeszcze raz. Na ten moment, gdzie się widzisz w rankingu UFC? W swojej wadze, w tym momencie, jakbyś tam poszedł. A kto jest tak w top w tej ostatniej dziesiątce? W ostatniej dziesiątce? Znaczy w końcówce dziesiątki, top 10. O, dobre pytanie. Strzelam, że...
kogo my tam... No, zobacz, ja ci powiem. Tam gdzieś pewnie koło jakiś Steven Thompson się może kręcić? Pewnie. Szachmat Rachmonow się może kręcić, Drikus już nie, no pewnie Brunson, jakiś Gastelum, Till nie chyba już. Nie ma Tilla. Nie, Till 8-4, Boże, ja 8-4 gadam, co ja gadam? Kurczę, powiem wam tak, no widzę w dziesiątce, no to są już solidni. Myślę, że w tym od 10 do 15, myślę, że na ten moment mógłbym tam spróbować rywalizować. Tak, spróbować. Wiesz, nie będę tu fiszował, bo jeszcze jest czas na tych mocniejszych stop 10, ale myślę, że można było próbować. Czy masz ochotę na skok wyżej i drugi pas w KSW? Słuchaj, no mieć mam, ale na razie jest tam mój kolega klubowy Paweł, więc na razie on tam ma swoje do zrobienia, a potem będziemy myśleć. Czy wejdziesz na którąś z walk w trumnie jak Undertaker w wrestlingu? Nie, ale mogę opowiedzieć zabawną historię, że mój tata ma zakład pogrzebowy. Więc trumnę bym skołował. Ale nie AS Bytom. Nie. Najpopularniejszy zakład. Nie. Ulubiony skin do AWP i Kałacha w CS? Dragon Lore, a do Kałacha Simow. Czy gdybyś mógł zdecydować i gdyby Tommy wygrał pas, to czy następną walkę wolałbyś stoczyć w swojej kategorii, na przykład z Brianem, Grzybykiem i Gorem, czy wolałbyś spróbować w 8-4 z Tommym? Wolałbym spróbować w 8-4. Czy Pawlek już pozbierał się po tym, że upośledzony striker zdobył pas, o którym on może pomarzyć na razie? To jest dobre. To mi się podobało. Tak, Paweł, powiem wam tak, ja sobie tylko wyobrażam, że jak znokautowałem w minutę 40, to Paweł stanął i robił tak. Znowu mu się kurwa w tej stójce udało. Śmiejemy się, ja się śmieję z tego. No i co, ty jesteś strikerem, a masz tylko decyzję. A ja jestem graplerem z zapaśnikiem i nokautem. Jaki klub wybrałbyś w Polsce, gdyby nie Octopus na dziś dzień, zakładając, że Octopus znika, który klub cenisz i dlaczego? Ale pytanie. W swojej kategorii wagowej to Ankos. Wolałbym Czerwony Smok. Tak? Wolam Czerwony Smok. No tam nie więcej lżejszych chyba niż... Ale metodyka treningu i z jakimi gośćmi mógłbym robić... nie chodzi mi o nawet moją kategorię, ale o poziom sportowy. Mhm. W co grywasz poza CS-em? W Koda czasami, ale to tak for fun z Dawidem, bo Dawid gra w Koda, on na konsoli, więc no, miałem taki okres, że graliśmy z Dawidem często. Czy kiedykolwiek bywasz w roztrenowaniu, czy jesteś maniakiem, jak mawia trener Pepłowski? No nie mam okresu w roztrenowaniu. Dla mnie roztrenowaniem to jest tylko to, że mogę sobie pojeść więcej. To jest dla mnie okres roztrenowania. Że nie trzymam michy, tam wiesz, 3 tygodnie, teraz 2 tygodnie to jadłem jak świnia. Ale nie, no tam odpocząłem tydzień, już tam w tym tygodniu byłem na treningu, się tam podleczam, coś tam, jakieś małe bolesności, to się w przygotowaniach działy, ale tak to mówię, możliwie jestem na macie, jak mogę to od razu. Już w sumie to tydzień temu w piątek robiłem sparingi z Pawłem, że wszedłem tam na rundkę, żeby w Mańkuciom ustanąć, nie? A widziałeś, te w łapki grali? Graj, no. No i historia. A to fajnie, że dla mnie ma złe krwi, ja to akurat lubię takie, w tę stronę jak to idzie. No wiesz, oni są jakby i chyba te same roczniki i już siedzą w tym tyle, że wiedzą, z czym to się je. Tomek ma ze 30 walk, Paweł ma ze 30 walk, wiesz, jakby nie było, są weteranami tej sceny i tu nie ma co gadać. Mm. Co cię bardziej motywuje? Motywacja pozytywna czy negatywna? Czy jak ci kibicują, czy jak cię skreślają? Lubię tom i tom, ale jakby... Lubię, jak mi kibicują, a jak mi nie kibicują, też lubię, bo umiem sobie to przerzucić w ten sposób, że chcę komuś coś udowodnić. Jestem taki nagrzany, że chcę skończyć, wiesz, tą walkę tak agresywnie, szybko i wiesz, no i pokazać im wszystkim, że to ja miałem rację. Jak wygląda twój plan treningowy na off-seasonie? Ile jednostek treningowych robisz w tygodniu? Jakiego typu? MMA, siłownia, bieganie? Kurczę, normalnie robię też 10-11, tylko po prostu luzuję sobie obciążenia, wiesz, no. Mhm. Jak wiem, że na przykład teraz od przyszłego tygodnia ruszę sobie, będę robił 2 treningi dziennie normalnie, to nie będę robił sparingów na każdym treningu, czy zadaniówek, czy na zapasach, czy na parterze non-stop rund, tylko wiesz, będę sobie robił jakieś tam
rundki, ale muszę jeden trening na pewno zrobić lżejszy, drugi może być troszkę mocniejszy, ale no wiesz, nie zarypę każdego treningu na stówę, nie utrzymam tego przez 3 miesiące i potem nie wejdę w 2 miesiące przygotowania, bo się rozpadnę, no po coś jakby, wiesz, u nas jest zasada taka, utrzymywać 60-70%, przed walką łapać pik, no bo nie jesteś w stanie być tam wysoko, bo po pierwsze albo się skontuzujesz, albo nie wytrzymasz tempa i się zajedziesz, no nie da rady tak zrobić, więc ja trenuję normalnie 10-11 treningów, ale to jest okres, w którym poświęcam na rozwój nowych technik i jakby polepszenia tego, co mam w arsenale. Czy masz dwubiegunowość? Nie, nie mam. Witaj Adrianie, co wiesz, czy wiesz, co to cebularz? Pozdrawiam. Nie wiem. Ile ważysz na co dzień? 91, 92 czasami, 90. Ile razy w tygodniu robisz mata, a ile siłownie? Dwa razy w tygodniu, nie siłownie, tylko motorykę, ale dwa razy w tygodniu robię motorykę. No i reszta treningów to jest mata. To jest pytanie, jaka była twoja najgorsza kontuzja, z którą się zmagałeś, to bym szedł w tą wątrobę chyba, co? Czy nie? Wiesz co? No tak, bo to było wkurzające, bo miałem więzadło zerwane, ale wiesz, jakby ja powiedziałem Dawidowi i to jak wiedziałem, co mi jest, że miałem zerwane więzadło, to wiedziałem, że mam rozjebane kolano. A tu przez półtora roku ty chcesz wiedzieć, co ci jest, ale nie jest żaden lekarz w stanie ci powiedzieć. Najgorzej. To jest taka jazda, bo ja mówię, wolałbym złamać rękę, nogę, nie wiem, wiedziałbym, co mi jest. A tu jest taki problem, że to jest choroba tego typu, że no półtora roku lekarze rozkładają ręce i nie są w stanie ci powiedzieć. Albo powiedzą, mówili mi już, przyjdź za 3-4 miesiące, zobaczymy, jak wyniki się nie pogorszą, to będziemy myśleć, wiesz. No bo to już po tylu badaniach nie wychodziło nic, więc no przerypane, na pewno przerypana choroba. Ile trzymasz kalorii na co dzień? 103,5 czy 700, tak staram się. Czy jest sens wyciągać taktarowa i tracić siły podczas walki, czy jest duża szansa, że ktoś go odklepie? Myślałem, że walce taktarowe nie działają, dopóki nie zacząłem współpracować z Kamilem Wilkiem. I powiem tak, działają. Bo jak łapę nowego taktarowa od Kamila, to jestem w stanie stwierdzić, że jak ktoś tego nie odklepie, to albo będzie miał wyjętą kostkę, albo złamaną nogę. Seria pytań, tak lub nie. Jestem najlepszym zawodnikiem 7-7 w Polsce. Tak. Chciałbym kiedyś walkę z Roberto, ponieważ pokazałbym, że nie jest tak dobry, jak ludzie myślą. Twierdzę, że jest dobry, ale pokazałbym, żebym z nim wygrał, to tak. W przyszłym roku będę zawodnikiem UFC. Nie wiem. Nie odpowiem teraz na to. Uważam, że KSW powinno wypłacać większe bonusy po skończonych galach. Tak. Gdyby się nie udało wywalczyć pasa Pawlakowi, będę celować w starcie z Romanowskim i idę po dwa pasy. Tak. Uważam, że w tym momencie jestem gotowy walczyć w top 10 UFC. Tak. Michaliszyn może być największym wyzwaniem w mojej dotychczasowej karierze, ale uważam, że go pokonam. To jest pytanie z odpowiedzią. To tak. No. Czyli nie odpowiadam. No to tylko bez tego, że go pokonam. To czy może być największe wyzwanie w twojej dotychczasowej karierze? Kurczę, jest mocny. Nie wiem. Jak daleko sięgają twoje marzenia, jeśli chodzi o MMA? Czy nie ciąży ci w chwili obecnej zero w rekordzie? Pozdrawiam. Nie, zero nie ciąży. Jak daleko sięgają? No to pas UFC, no, bo to chyba to padło tak. Już także. Jak widzisz starcie Grzeby Chojcz, uważasz, że zwycięzca tego to będzie jego twój następny rywal? No to o tym było, to tylko o tym, jak widzisz to starcie Grzeby Chojcz. Kurczę, ciekawa walka generalnie i jakby scenariuszy widzę 1000, ale w ogóle mam przeczucie dziwne, że wygra Grzebyk. Mhm. Pytanie numer 100, więc już powoli kończymy. Wyskoczył kiedyś do ciebie na ulicy, wyskoczył kiedyś ktoś do ciebie ze sprzętem na ulicy? Kurczę, chyba nie. Miałeś jakieś problemy z prawem? Na bramkach ciężko znaleźć chłopaków bez wyroków z wiadomych przyczyn. No, jakieś miałem kiedyś. Jakie masz maksy na siłowni? Klatka, przysiąg, martwy, chyba martwy tyle. Martwy mam 230 albo 235. Klatkę, rekord miałem 150, ale to jak ważyłem 95 kg, aktualnie mam chyba 135 albo 140 przy tej wadze. A siat mam aktualnie albo 170, albo 180 przy tej wadze jak teraz. No ale rekord mają 190, ale troszkę więcej ważyłem. Mhm. Adrian, co sądzisz o Rawie Mazowieckiej, rzeszy fanów z niej oraz o klubie, w którym się wychowałeś oraz o trenerach z Rawskiego klubu? Mam z nimi bardzo dobry kontakt do dzisiaj.
I co? No myślę, że wiesz, jakby dali podwaliny pod to wszystko też, co się zadziało dalej w mojej karierze, bo myślę, że gdyby nie może pierwszy klub, nie trafiłbym na taki klub jakby na początku, no to mogłoby mnie nie być tutaj, nie? Tutaj jest pytanie skonstruowane, które obraża ludzi, których zaraz będę wymieniał, więc skonstruuję to po swojemu. Którego z Freak Fighterów zabrałbyś na bezludną wyspę? Najman, Ferrari, Szeliga, Marcon. Wyspa nie posiada Wi-Fi ani telefonu stacjonarnego, także mógłbyś ich lać do woli bez obawy o zgłoszenia. Pozdrawiam serdecznie. Ferrari. Tak lub nie? Z Soldiczem w parter i w pierwszej rundzie porobiony. Tak. Trzy obrony w 7-7, jak Romanowski będzie miał 8-4, to idę po 8-4, jak nie to UFC. Tak. Michaliczyn według mnie to obecnie najlepszy po mnie gość w dywizji 7-7. W KSW? No tak, tak, tak. Sądzę, że tak. I tu już wracam do normalnych pytań. Bartosz Luju, to od Oczesinko się zaczynają, już widzę. Bartosz Luju, gdybyś spotkał Mike'a Tysona w walce ulicznej, w szczycie jego formy, to podjąłbyś rękawice, czy ratował się honorową ucieczką? Wszedłbym mu w nogi. Bartos Rybko, oceń profesjonalizm okiem klub Zenit Łódź, w którym trenuje aktualnie przepytująca cię zjawiskowa redaktor Kupci. Jak dużo im brakuje do waszego profesjonalizmu? Kurczę, wiesz co, nie wiem jak oni prowadzą się aktualnie, nie byłem tam w środku teraz, więc ciężko mi powiedzieć, ale mogę tylko powiedzieć, że u nas jest na pewno profesjonalnie. Bartosz, przyjacielu, który polski Freak Fighter budzi największy podziw w tobie? Amadeusz Ferrari, Piotr Szeliga czy ktoś inny? I nie udawaj, że nie oglądasz freaków. Podziw? Nie wiem, czy jest ktoś budzi we mnie podziw. Mówię, z freaków bardzo lubię i szanuję paszę. Bartosz Tibijczyku, jak oceniasz kreację Andrew Grzebyka z waszego ważenia na KSW 67? Czy imponował ci jego stylowy garnitur, czy w kuluarach cisnąłeś bekę, że próbuje gwiazdożyć? Czy mi się podobał? Rozśmieszył mnie na pewno. Bartosz Słodziaku, opisz swoją karierę w Counter-Strike'u. Od ilu lat pykasz, czy grałeś w wersji 1.6? Ulubiony zawodnik z pro sceny i aktualna ranga, czy boostowana, czy zdobyta uczciwie? Wiesz co, grałem w 1.6 i to jest... nie wiem, długo. W 2008 roku zacząłem grać w 1.6. Co się długo to 1.6 było? Ja pamiętam, a grałem w gimnazjum. To grałem w 1.6 długo i co? I potem przeniosłem się na Goła. No ale w Goła mam teraz chyba Suprema, a ogólnie cały czas gram gdzieś na Globalu, na Fesicie mam 9 level. Także wiesz, gram cały czas z chłopami, którzy są na dobrym poziomie, więc no, gram jakby w taki... No nie mówię jakieś mega czołówce, wiesz, z zawodników takiej topowej, ale no tak na rankedach myślę, że dajemy radę. Bartos, wariacie, widzę, że lajkujesz na Instagramie profil bogini Gypsy Queen. Czy byś subskrybował jej płatne treści, czy jednak brakuje ci odwagi? Nie subskrybuję. A cię capnęli. No, wszystko znajdą. To jednak w internecie jest zginie. No tak, mam gdzieś zaobserwowane, przez przypadek mi się kliknęło. Dobra. Patrzę, czy mojej wife nie ma gdzieś pobliżu. Mamy już zapowiedź tego Q&A nagraną. Bartosz Gagatku, czemu nie chciałeś pomóc Pudzianowi, by został na dłużej w Octopusie? On cię nosił na rękach, jakbyś mały, a ty gardzisz takim faktem. No wiesz, jakby nie było, to Mariusz do Octopusa to przyjechał tu przeze mnie. Trochę, przecież sam siebie nie stwierdził, że przyjedzie do Octopusa. Ale wiesz, no to i po jego stronie jest to, że nie został u nas. Bartosz Nicponiu, czy jesteś koneserem damskiego MMA i do której polskiej zawodniczki masz największą słabość? Jest Klaudia Syguła, Wiktoria Czyżewska, czy masz jakąś inną kandydatkę? Nie wstydź się. W polskim MMA? Mhm. Wiesz co, jeśli chodzi o polskie zawodniczki MMA, to jakbym miał powiedzieć, nie jestem fanem damskiego MMA, ale jakbym miał powiedzieć, to chyba Joanna Jędrzejczyk mi imponuje. Imponuje mi tym to, że jakby była, wiesz, mistrzynią tyle czasu, ale imponuje mi styl bycia i jakby jak prowadzi swoją karierę poza MMA. O, to jest majstersztyk. Myślę, że można byłoby książkę o tym napisać i życzę pewnie każdemu i sam sobie, żebym tak poprowadził swoją karierę, jak ona poprowadziła. No to jest, modelowy przykład, myślę, na Polskę. Naprawdę. Ona zakończyła karierę, jeszcze nie zakończyła, może jeszcze wróci na jakiś super fight, ale naprawdę ma co robić i wycisnęła wszystko, co mogła ze swojej kariery. Naprawdę. To trzeba przyznać, że zrobiła to świetnie.
Bartosz Zadymiarzu, czy podczas udziału w programie Only One bardziej stresowałeś się wynikami swoich walk, czy tym, że jak coś przeskrobisz, to wielka Blanka Lipińska wyjaśni cię lirycznie przed setkami tysięcy widzów? Bardziej to się stresowałem, że nie zrobię walki. To był największy stres w programie. Bartosz Słodziaku, czemu Hojboj mówi, że walka z tobą to coś personalnego? Podpadłeś mu, bo jesteś zazdrosny o jego gangsterską aurę, którą imponuje polskim kobietom. No on tak faktycznie w Liberce powiedział, że coś, ja wiem, bo to chyba w ogóle jest taka sytuacja, że wtedy co było z tym, że on nie mógł się bić przez ten kontrakt. A to już trzeba gadać z Wojsławem, ale z ciekawości jak będziecie mieli, to zapytajcie, bo ja sam nie pytałem go, ale on nie mógł dostać tej walki i jakby nie wiem, czy on coś powiedział, że ja nie chciałem się z nim bić, no ale tu go fantazja trochę poniosła, bo mówię, chyba Artur mu przypomniał. Bo tam chyba chodziło o to, już nie wiem, gdzie to słyszę, nie wiem, kto to mówił, może nawet ty gdzieś to mówiłeś, że nie mistrz KSW potencjalnie nie może mieć kontraktu z inną organizacją. Dokładnie tak, no bo tak jest. Nie może mieć, bo on nie chce tego koca zostawić i. Tak, ale teraz słyszałem, że zostawił. Że no. Chyba teraz mógłby zawalczyć o pas. No bo jak wygra, no to dostanie walkę o pas. No, ale wtedy na tamten moment on nie chciał zostawić koca, więc nie mógł dostać walki o pas. I wtedy, gdyby on się zgodził, to już walkę o pas miałbym w listopadzie. A wtedy dlatego nie mogłem dostać walki o pas. Nie? Bartosz Seksiaku, oceń męskim okiem urodę Pawła Pawlaka i czy zazdrościsz mu, że nie jesteś tak plastycznym zawodnikiem jak on? O kurde, nie wiem, co mogę powiedzieć. Nie wiem, czy jest jakaś rzecz, której zazdroszczę Pawłowi. Poczekaj, muszę pomyśleć. Walki na Stadionie Narodowym. A, no to jedyna rzecz. A, to wymyśliłem, walki co? Na Stadionie Narodowym, tego mu zazdroszczę, to prawda. Widziałbyś siebie jako faworyta w walce na przykład z Gilbertem Burnsem? Nie, no nie widziałbym siebie jako faworyta, gdzie no przecież bije się on tam 100 lat i osiągnął 100 razy więcej niż ja. A wygrałeś dzisiaj? Co? Z Belalem? Kurde, powiem ci, że analizowałem tą walkę właśnie jak ja... Zdają wszyscy tego Muhammada, no bo wygrał 140 walki, dostaje walki o pas. Powiem wam tak, ale że ogólnie no... Burns jest mocny, ale moim zdaniem, nie wiem, mam przeczucie, że wygra... Jak on ma? Belal Muhammad. No. Obejrzałem jego walkę, ja nie śledziłem go, ale obejrzałem walkę z tego Sean Brady. Sean Brady, no, jakoś tak. I obejrzałem tą walkę, a miał 15-0. I dla mnie ten Sin to był kozakiem. Ja pamiętam, myślałem, że jest mocny i jak zobaczyłem jego walkę właśnie tego Belli z nim, to mówię, kurwa, co za dziwny gość. On ma taką presję, narzuca taki dziwny styl, że mówię, nie mogą się przez niego przebić. I jestem bardzo ciekaw. Ogólnie chciałbym, żeby wygrał... no kto? Burns. No, on miesiąc temu walczył. Bo bardzo go lubię. No wygrał z Masvidalem. Masvidalem, tak. No a bardzo go lubię, ale mam dziwne przeczucie, że ten Bell jest mocny, bardzo mocny i jakby pokaże to tą walką, nie? No jestem ciekawy, czy da tą walkę o pas w końcu. No to, nie, no to Edwards i Belal Muhammad, ta walka nie będzie interesowała ludzi niestety za bardzo, no bo to oni są tacy mało, nazwijmy to, medialni. No ale zobaczymy. Przedostatnie pytanie. Czy chciałbyś zawalczyć z Tomaszem Romanowskim w przypadku wygrania na Narodowym o 2 pasy w limicie 80 kg? I powiem ci, że tak z mojej perspektywy fanowskiej, bo ja bym nie chciał, żebyście blokowali znów dywizję, to ja bym zrobił to akurat. Te 80 kg mi się podoba, ale bez pasa. 5 rund, main event. Mi się to podoba. Powiem ci tak. Tak jak ma mecz z Borysem 6 lat temu na Narodowym. Tak, ma to sens. Tylko powiem ci, że jak miałbym bić się w umownym limicie 80, nie o pasy, no to przynajmniej za dobrą kasę, nie? No tak. Wiesz, tak, o co chodzi, no bo... Ja mogę iść do 8-4, mi to nie przeszkadza, bo i tak zrobię wagę, ale jak miałoby być coś takiego, taki super fight, no to powiem ci spoko, ale żeby ty opłacony odpowiednio. Nie no, 80 kilo catchweight, ale jakby w main 5 rund normalnie. No, no tak, tylko bez pasów. No, no ja, tak. Dla mnie jest najlepsza opcja, bo to blokowanie dywizji, dopiero je odblokowujecie i znów je zaraz blokować, no to... No chociaż jest na to remedium, no jak Paweł wygra, to temat się zamknie pewnie, nie? Na jakiś czas. No tak, na jakiś czas na pewno, dopóki Tomek gdzieś tam zdrowie nie zrobiłby winstrajku, więc mówię, ogólnie wszystko zależy jakby od tej walki, no mówię, ja nie pcham się tam w ogóle, bo mówię, zależy mi też, bo mówię, dużo w swojej karierze zawdzięczam w ogóle Pawłowi i tu się możecie, ja się śmieję z niego cały czas i tak dalej, ale jakby nie było to, jak ja dopiero też gdzieś zaczynałem, a on już był zawodnikiem na tym poziomie. Ja pamiętam, jak pierwsze sparingi z nim zrobiłem, 5-6 lat temu. I przyjechałem na sparingi do niego, on się szykował do jakiejś walki. I zrobiłem z nim i mówię tak, ja pierdolę, mówię,
Mówię, ty, to chyba jest poziom, którego ja nie przeskoczę już inny. Nie? Także było, no nie mówię, że jakoś mocno mnie zlało, ale no wiesz, zderzyłem się trochę, że tak mówię, kurwa, tu kopię fronty, tu uderza, wiesz, nie mogłem nic mu zrobić, to było niesamowite. Ja mówię, i wtedy właśnie tak przemyślałem, mówię, nie, no muszę przyprowadzić się do Łodzi, bo mówię, no to jest poziom, gdzieś muszę z nimi tu robić, żeby gdzieś tam to przeskoczyć, nie? No i wiesz, i Paweł mi tam dużo pomagał, więc na pewno też dużo mi pomógł, żebym był na tym poziomie, gdzie jestem, o. Mm. Ale pamiętam pierwsze sparingi z nim, no ciężko. Pamiętam, on już był kozakiem, w ogóle był. Paweł był zawsze mocny, tylko on był mocno niedocenianym też zawodnikiem, bo on taki ma też styl, ale on jest taki, wiesz, tu kopnie, tu cię uderzy, taki niewygodny, sam nie wie, co chce zrobić, taki jest. On jest niewygodny, po prostu jest niewygodny. Nie jest spektakularny, nie jest ale jest po prostu niewygodny. Nie jest strikerem takim jakimś, co nokautuje, nie jest parterowcem, nie jest zapaśnikiem, ale jest dobrym zawodnikiem MMA. Zgadza się. No i ostatnie pytanie jeszcze, Choj czy Grzeby, który z nich jest lepszy po prostu? Po prostu lepszy? Mi się wydaje, że większy arsenał ma Grzebyk. Mi się wydaje, że Brian ma te naleciałości z tego boksu, jakieś swoje dziwne. Andrzej jest strikerem, który kopie, który dobrze kopie, który jak będzie trzeba kopnie na głowę. Brian nie kopie, bardzo się odsłania, pochyla się na te kolana, nogi. W parterze też sądzę, że jest dużo, dużo lepszy Andrzej, bo gdzieś jak go nawet przewróciłem, no to wcale Andrzeja nie jest prosto skontrolować, a ja, uwierzcie mi, że trochę po tych leglockach, obozach jeżdżę i miałem możliwości robić z czołówką Polski i Europy sparingi, więc coś mam pojęcia o tym, więc naprawdę ciężko go było skontrolować. Obaj mają średnie zapasy generalnie, i defensywne, i ofensywne, więc to jest zabawne, że Grzebyk ma dobry parter, ale ma słabe zapasy. Ale dobrą ma stójkę, no i Brian ma dobry boks, parter sądzę, że ma średni, no i zapasów nie ma w ogóle, nie? Więc to mówię, że no, oboje nie mają zapasów, więc nie spodziewam się, że któryś się tu rzuci po nogi. A jakbyś miał taką postawić definitywnie na któregoś? 1-2? Wydaje mi się, że odporniejszy jest Grzebyk i nawet jak będą się pizgać w stójce i pójdą na wymiany, to wydaje mi się, że Grzebyk to ustoi, a Brian nie. Bo co by nie mówić, to posadził Tomek, ale Tomek no to celuje na tę szczękę i on dobrze ucelował, więc tak jak ucelował Grzebyka, to nie sądzę, żeby ktoś to ustał, bo to był cios idealnie na szczękę. A nie widziałem, że zobaczcie, Grzebyk ile razy padał w tych walkach i jakoś nikt go nie znokautował, nie? A no Brianowi się już zdarzyło parę razy leżeć, nie? Także, no, także powiem wam tak, wiem, że nie jest faworytem Grzebyk, ale moim zdaniem ma więcej argumentów, żeby wygrać z Brianem, jakbym miał to tak rozłożyć. No to jest MMA, mi się wydaje, że to będzie równa walka generalnie i bardzo ciekawa. No to dowiemy się za tydzień, to było ostatnie pytanie, jesteśmy 2 minuty przed 4, więc idealnie na seminarium. Adrian, dziękuję ci bardzo, poświęcony czas, bardzo to doceniam, a ty powiedz, czy w ogóle podobała ci się taka formuła? Podobało mi się, bo powiem ci, zleciało mi to 1,5 godziny jak 10 minut. To no prawda. Bo cały czas nowe pytania, wiesz, bo jak jest wywiad i ja muszę mówić, a tak to dostaję non stop nowy bodziec, nowe pytanie, to jest ciekawe. I z różnych kątów, bo to raz wędkarstwo, dlatego to tak leci, bo mówię, weź jakbyś mieli zrobić 1,5 godziny zwykły wywiad, to bym oszalał. Nie, fajne. Super. 40 minut tylko, pół godziny. Tak? No tak, tak było. No. To też musiał być ciekawy temat. To się klei, także co, no ty zaczynaj seminarium, my zapraszamy oczywiście do lublińskiego Octopusa, kto z Lublina albo okolic, zapraszamy, naprawdę warunki są świetne. Tyle ode mnie, dziękuję za poświęcony czas, no i... Dziękuję bardzo. Dzięki. O Jezu!